Karolina, oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Witam ponownie, bo to drugie spotkanie, które prowadzę. Poprzednie dotyczyło spraw sądowych w sprawach dotyczących dyskryminacji w obszarze zatrudnienia. Dzisiaj będziemy się koncentrować na dostępie do dóbr i usług. To już powiedziała Anna, wprowadzając Państwa do spotkania, że nie tylko przesłanka orientacji seksualnej, nie tylko praw osób LGBT+, będzie dotyczyło to spotkanie, ale również kwestii dyskryminacyjnych sytuacji, gdzie motywacją jest narodowość. Okazuje się, że takich spraw jest dużo więcej niż spraw, których podłożem jest homofobia czy transfobia, ale to wszystko zaraz się wyjaśni w trakcie tego spotkania. Proszę oczywiście zadawać pytania na czacie. Ania jest tutaj z nami i jesteśmy tak umówione, że będzie czytać te pytania na czacie i myślę, że nic się takiego nie stanie, jak będę w trakcie się do nich odnosiła. Trochę mam tego materiału, przyznaję. Postaram się nie zanudzić Państwa, bo myślę sobie, że ten temat, on nie jest taki pogłębiony zwykle. O ile odnośnie zatrudnienia, spraw dotyczących dyskryminacji, takich, których czytamy w mediach, takich, co do których sądy częściej się odnoszą w swoim orzecznictwie, jest znacznie więcej. W obszarze usług tak naprawdę orzecznictwa jest niewiele, stąd te pojedyncze orzeczenia, które na przestrzeni lat udało się pozyskać, są na wagę złota i będę je omawiała. I oczywiście nie jestem przekonana, że nie wynika ten brak orzecznictwa z tego, że mamy taką doskonałą sytuację w usługach i tutaj ten problem dyskryminacji nie istnieje. Myślę sobie, że to bardziej jest kwestia dostępnych aktów prawnych, dostępnych przepisów, które można byłoby w łatwy sposób wykorzystać do tego, żeby chronić swoich praw. Ja też na potrzebę tego dzisiejszego spotkania sobie tak zestawiłam tą ochronę dotyczącą na przykład narodowości czy pochodzenia etnicznego z tą ochroną dotyczącą praw osób LGBT+. No i jednak to jest taka przykra konkluzja, jak bardzo ta przesłanka orientacji seksualnej czy tożsamości płci jest pomijana w prawie krajowym, jeśli chodzi o ochronę przed dyskryminacją i wykluczeniem. No dobrze, przejdźmy do planu naszego dzisiejszego spotkania. Tutaj mój ambitny zestaw informacji, które chciałabym do godziny, myślę, około 20:30 przekazać. Przede wszystkim skąd się bierze dyskryminacja i ci z Państwa, którzy byli na poprzednim spotkaniu, to wiedzą, że już o tym mówiłam. Myślę, że trochę inaczej, ale jednak też chcę się odnieść do tego, zakładając, że być może są wśród Państwa osoby, które są na pierwszym takim spotkaniu ze mną, bo ja staram się zaczynać temat omawiania przepisów jednak od takiego wstępu świadomościowego. Definicja ksenofobii to coś bardzo ważnego zarówno w kontekście homofobii, jak i nieufności w stosunku do osób innej narodowości, a to teraz duże wyzwanie. Formy dyskryminacji, oczywiście przepisy, które chronią przed dyskryminacją w dostępie do dóbr i usług, przykłady spraw sądowych. Również będę się odnosiła do przykładów spraw, które nie trafiły do sądu, ale o których czytamy w mediach. Definicje działań wyrównawczych wspierających grupy mniejszościowe w usługach. To też wydawało mi się szczególnie ważny temat, dlatego go również uwzględniłam w planie dzisiejszego spotkania. No i rzecz jasna, odpowiedzialność usługodawcy za działania osób zatrudnianych, w tym również podwykonawców w kontekście usług, to częsty problem, który pojawiał się w czasie szkoleń, które prowadziliśmy dla usługodawców warszawskich w ramach takiego projektu Równe Miejsce, które realizowaliśmy z środków Miasta Stołecznego Warszawy, gdzie mówiono dużo o tym, jak przebiega współpraca z firmami ochroniarskimi, które współpracują z restauracjami, klubami i
bardzo duża była ciekawość tego, na ile taki usługodawca odpowiada również za to, jak zachowują się ochroniarze. No i do tego też się będę odnosiła, już wiedząc, że to ważny temat. No właśnie, ale jeśli chodzi o te stereotypy, ja myślę sobie, że pewnie jest tak, że Państwo wiecie, co to jest stereotyp, ale tutaj to ujęcie Waltera Lippmana, który jako pierwszy w ogóle zidentyfikował istnienie stereotypów, napisał o tym, jakoś bardzo do mnie przemawia. On to nazwał obrazami w naszej głowie, ale też to, co takie przejmujące dla mnie, to ten cytat: pod wpływem propagandy nasze stare, stałe myślenie stało się zmienne. Nie można już na przykład wierzyć w oryginalny dogmat demokracji, że wiedza potrzebna do zarządzania sprawami ludzkimi pochodzi spontanicznie z ludzkiego serca. Działając w oparciu o tę teorię, narażamy się na oszukiwania samych siebie i formy perswazji, których nie możemy zweryfikować. To nie jest nowe stwierdzenie, ale myślę, że bardzo aktualne i dużo mówiące o tym, jak bardzo powinniśmy mieć ograniczone zaufanie do informacji, których sami nie weryfikujemy, a przekazów stereotypowych w dzisiejszych czasach w mediach społecznościowych czy mediach, nie wiem, w prasie, w telewizji jest naprawdę cała masa i też stereotypy świetnie się mają i o tym zaraz powiem. No właśnie, takie przypomnienie, jak należy je rozumieć. W takim współczesnym rozumieniu mówimy o nich jako takich skrótach myślowych na temat określonej grupy, które zamazują jakby indywidualne cechy osób, które przynależą do tej grupy. I to może prowadzić do dyskryminacji, bo stereotyp sam z siebie dyskryminacją nie jest. I tutaj zupełnie nie chcąc tłumaczyć to tego, że kierujemy się stereotypami, jednak trzeba przyznać, że one wynikają z jakichś, to, że jak chętnie po nie tak chętnie po nie sięgamy, wynika z jakiejś oszczędności poznawczej, to znaczy no, nie jesteśmy wszystkiego w stanie zweryfikować, więc często to odwołanie się do stereotypów po prostu ułatwia nam funkcjonowanie na co dzień, ale wiedząc o tym, też należy pamiętać, że istnieje duże ryzyko błędu i nietrafnej oceny. I myślę sobie, że no właśnie, jeżeli nie będziemy mieli tej refleksji, że stereotypy istnieją i że niekoniecznie osoba, którą spotykamy, będzie się wpisywać w to stereotypowe myślenie o grupie, do której przynależy, to wtedy to może być wykluczające i prowadzić do dyskryminacji. A tutaj zrobiłam takie zestawienie najczęstszych stereotypów na temat osób LGBT. To możemy się momentami uśmiechać, to chociażby, że lesbijki mają zawsze krótkie włosy, czy nie wiem, geje pracują jako fryzjerzy, ale to nie są tylko zabawne przekazy, prawda? To, że lesbijki nienawidzą mężczyzn, czy że gejów kręcą dzieci, to są już informacje, które mogą prowadzić do jakichś negatywnych emocji, które będą towarzyszyły temu stereotypowemu myśleniu o konkretnej osobie, którą spotkamy. Nie będę tego wszystkiego wymieniała, ale myślę sobie, że funkcjonując w naszym społeczeństwie, być może Państwo spotkali się z tymi stwierdzeniami, również na temat mniejszości, czyli w ogóle osób z Ukrainy krążą różnego rodzaju stereotypowe przekazy, są mściwi, okrutni, są banderowcami, kochają Rosję, chociaż to myślę, że jest stereotyp, który właśnie został obalony, jednak nie sądzę, żebyśmy jeszcze tak nawet nie mając pogłębionej wiedzy myśleli w obecnym momencie, w obecnych czasach, nienawidzą Polaków. To jest coś, co może prowadzić do uprzedzenia w stosunku do tej grupy. Są prowincją Europy, są zawsze pijani, wszyscy są prawosławni. No i to, co mnie bardzo śmieszy, ukradli nam barszcz. Tak, ale momentami śmiesznie, momentami strasznie. Stereotypy na temat osób z Ukrainy są wśród nas i
jestem przekonana, że nawet jeżeli bym tego nie chciała, to będzie miało i ma już znaczenie na to, jak będziemy odnosić się do tych osób, których tak dużo teraz przybywa do naszego kraju, uciekając przed wojną. Cechy stereotypów, no właśnie, powszechność, to, że są nabywane, wręcz dziedziczone, przekazywane kulturowo, te żarty, piosenki, powiedzenia. Jak pamiętam, jak ktoś mi opowiadał, że u niego w domu jego dziadkowie, jak chcieli sobie dokuczyć, to nazywali się Ukraińcem. To była taka obelga mówić do kogoś, ty Ukraińcu. I już nie wspomnę o tym, jakie negatywne sformułowania, jak bardzo chociażby wśród młodych osób w szkołach funkcjonują określenia na osoby nieheteronormatywne, które te określenia, których nie chcę powielać i powtarzać, tutaj również traktowane są jako obelga. Są proste, są oczywiście nadmiernym uproszczeniem, uogólnieniem, to co powiedziałam, zacierają jednostkowe cechy i umiejętności, no i ta trwałość, sztywność, trudne do zmiany są stereotypy, to jest pewne. Czasami nowe stereotypy się pojawiają, a te, które były od lat, mają się świetnie i, no i zwyczajnie z nimi funkcjonujemy, żyjemy i myślę, że to największe wyzwanie dla osób, które przynależą do grup, których te stereotypy dotyczą. Wspomniałam już o tym, że stereotypowi może towarzyszyć negatywne uczucie. Wtedy mamy do czynienia z uprzedzeniem, czyli taką negatywną postawą wobec zdefiniowanej grupy społecznej i czy też każdej osoby pojedynczej, która do tej grupy należy, ale to ciągle jeszcze nie będzie dyskryminacją. I jeszcze zatrzymując się chwilę przy tym uprzedzeniu, czyli przy tych negatywnych emocjach, które towarzyszą stereotypowemu myśleniu o określonej grupie społecznej, mniejszościowej zwykle, ważne, żeby sobie przypomnieć, czym jest ksenofobia po prostu. Skrajna niechęć wobec obcych, danej jednostce osób, które różnią się od niej na przykład narodowością, wyznaniem, zostały wychowane w innej kulturze, bądź inaczej się ubierają, pochodzą z innego środowiska, czy są innej orientacji seksualnej. To również ksenofobia. Taka osoba jest niechętna osobom różniącym się przede wszystkim z tego powodu, że ich nie zna. Towarzyszy temu nieufność, no właśnie zbudowana na stereotypach. Nie chce taka osoba poznać tego innego. Łatwiej sięgać po utarte i często nieprawdziwe schematy. No i to, co wydaje się oczywiste, że najłatwiej poznać osobę, która należy do danej grupy mniejszościowej, jednak w praktyce nie jest to takie proste. Myślę sobie, że nie jest tak, że każdy ma okazję poznać chociażby w Polsce osobę, która jest zwałtowana i otwarcie w miejscu pracy mówi o swojej orientacji seksualnej. I po tym, jak w Polsce nasiliły się różnego rodzaju ataki na i negatywne przekazy ze strony decydentów na temat osób LGBT+, z badań wynika, są takie badania za, zdaje się, 2019-2020 rok, które zleciła kampania przeciw homofobii, wynika z tych badań, że znacznie o kilka procent spadła ilość osób, która otwarcie mówi o swojej orientacji seksualnej w miejscu pracy. Jednocześnie częściej wśród swoich bliskich, przyjaciół, znajomych o tym osoby chętnie mówią. Niemniej jednak to pokazuje, że ten negatywny przekaz społeczny i obawa przed atakami, przed homofobią determinują takie decyzje jak otwartość na temat ważnej informacji na swój temat w miejscu pracy. Idąc dalej, i to jest bardzo ciekawy wykres, który znalazłam w badaniach Centrum Badania Opinii Społecznej. To były badania prowadzone w związku z sytuacją na białoruskiej granicy. I tutaj, jak Państwo się przyjrzą, to jest dość skomplikowanie wygląda, ale w sumie nie jest aż tak bardzo. Na dole są lata pokazane i
Ciekawe jest to, jak mogą sobie Państwo zrobić taki test, jak można śledzić ten poziom niechęci w stosunku do przyjmowania uchodźców od tego, jaki w danym czasie był przekaz polityków, osób decydenckich, które wypowiadały się publicznie na temat no właśnie zagrożeń związanych z uchodźcami. Wtedy od razu ten brak zaufania wzrastał. No ale też ciekawe jest, że w 2001 roku, w 2021 roku tutaj sytuacja się nam poprawiła, czyli ta wrażliwość społeczna na to, co się działo, co się dzieje cały czas na białoruskiej granicy, sprawiła, że no właśnie mniej jest wypowiedzi wśród respondentów takich, że Polska nie powinna przyjmować uchodźców, a zwiększa się procent osób, które mówią o tym, że powinniśmy przyjmować i pozwalać się osiedlać, bądź powinniśmy ich przyjmować do czasu, kiedy będą mogli wrócić do kraju, z którego pochodzą. Powiedziałam już o tym, że stereotypy to jeszcze nie dyskryminacja, uprzedzenia to jeszcze nie dyskryminacja. Do tego musi dojść element władzy, przewagi, władzy szeroko rozumianej, która prowadzi do tego, że dochodzi do gorszego traktowania poprzez działanie lub zaniechanie. I teraz wyobrażam sobie, że w tej szczególnej sytuacji, kiedy tak dużo osób w bardzo trudnej sytuacji przybywa do Polski, a do tego jeszcze w większości te osoby to są kobiety z dziećmi, no istnieje, myślę, uzasadniona obawa przed tym, że będą osoby, które będą nadużywały tej władzy, przewagi nad osobami przybywającymi, tej przewagi, która wynika z tego, że są u siebie, że mają tu swoje zasoby, rodziny, kontakty, pracę, że mają swoje mieszkania i to może rodzić większą ilość sytuacji, które będą dyskryminacją. No tak, to jest oczywistość to, co tutaj pokazuję, ale ważne, żeby to podkreślać, że nierówne traktowanie, które nazywamy dyskryminacją, ma miejsce tylko wówczas, gdy dochodzi do gorszego traktowania osoby, która stawia zarzut ze względu na tak zwaną przesłankę prawnie chronioną. Tu mam taki, Ania, ty się pewnie uśmiechniesz, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, Anna Mazurczak, pani mecenas, przez wiele lat pracowała w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie właśnie przygotowano takie bardzo... Jestem fanką tego sportu. Ja tak samo. Ja bardzo go lubię pokazywać, bo on w bardzo prosty sposób pokazuje, o co chodzi z tą dyskryminacją i pokazuje ten mechanizm, że mogą być takie okoliczności, które ze względów chociażby na bezpieczeństwo uzasadniają, jak tu proszę bardzo pani z krokodylem. To taki trochę śmieszny przykład, ale wtedy można odmówić wejścia do lokalu na przykład takiej osobie. Natomiast te cechy, które odnoszą się indywidualnie do jakiejś osoby, takie jak kolor skóry, jak pochodzenie, jak orientacja seksualna, nie będą takim usprawiedliwieniem. No dobra, to już to pokazałam. To, na czym będziemy się najpierw koncentrować, to ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. I właśnie jak przygotowywałam te slajdy, to tak mi mocniej serce biło, bo myślałam sobie o tym, jak bardzo osoby LGBT+ są pokrzywdzone, jeśli chodzi o ochronę wynikającą z tej ustawy, która tak naprawdę jest takim najlepszym w mojej ocenie instrumentem dochodzenia odszkodowania za dyskryminację. Ponieważ jest tutaj, i to co już powiem na samym początku, przede wszystkim ustawa ta przewiduje, podobnie jak w kodeksie pracy, zasadę przeniesionego ciężaru dowodu na podmiot, któremu stawiamy zarzut dyskryminacji. Więc osoba, która stawia zarzut, idzie do sądu, domagając się odszkodowania, musi jedynie uprawdopodobnić, co jest dużo mniejszym obciążeniem, że doszło do dyskryminacji. I z perspektywy procesowej i mnie, pełnomocniczki procesowej, która staje w tego typu postępowaniach, to jest naprawdę kluczowa wręcz informacja dla wielu moich klientów. Zakaz dyskryminacji obejmuje w tej ustawie, nie będzie całego zakresu ochrony, który ustawa przewiduje omawiać, tylko w odniesieniu do tego dzisiejszego tematu. Proszę zobaczyć, w takich obszarach jak dostęp i warunki korzystania z zabezpieczenia społecznego, usługi, w tym usługi mieszkaniowe, rzeczy oraz nabywania praw lub energii, jeżeli one są oferowane publicznie,
publiczne w tym zakresie, odnośnie tych obszarów, zakaz dyskryminacji obejmuje tylko takie przesłanki, cechy jak płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne i narodowość. Nie mamy tutaj orientacji seksualnej, nie mamy tutaj również, nie wiem, wieku czy religii, nie ma tych przesłanek. One tutaj nie zostały zabezpieczone, nie ma tutaj niepełnosprawności również, więc ta ochrona jest nierówna po prostu. Już nie wspomnę o tym, że wzorem kodeksu pracy my postulowaliśmy oczywiście, jak ta ustawa była przyjmowana w 2011 roku, żeby był tu katalog otwarty. No niemniej jednak ustawodawca nie poszedł za tym głosem. Mamy również artykuł 7, bardzo ważny, który zakazuje nierównego traktowania w zakresie opieki zdrowotnej oraz oświaty i szkolnictwa wyższego. Tu, jak Państwo widzicie, znowu orientacji seksualnej nie ma. Tu jest kolor skóry, pochodzenie etniczne lub narodowość. Oczywiście będę mówiła o tym, jaką ścieżką można pójść i jakie instrumenty ochrony prawnej wykorzystać w zamian, ale tak jak powiedziałam, ta zasada przeniesionego ciężaru dowodu ujęta w taki sposób właśnie jak w kodeksie pracy, w tej ustawie naprawdę bardzo sprzyja dochodzeniu swoich praw i tego tutaj brakuje. W stosunku do innych grup mniejszościowych niewymienionych. Zakazuje się również zachęcania do nierównego traktowania lub nakazywania tego nierównego traktowania, o którym tutaj mowa. Bardzo ważne, kto może bronić się przed dyskryminacją. I tutaj ważne, żeby powiedzieć, że odnośnie sytuacji, gdzie mamy tą przesłankę koloru skóry, pochodzenia etnicznego i narodowości, to tutaj mogą to być nie tylko osoby fizyczne, które bronią się przed dyskryminacją, ale również osoby prawne bądź inne jednostki organizacyjne, jeżeli naruszenie zasady równego traktowania następuje wobec ich członków czy członki. Do tego jeszcze nawiążę przy jednym z przykładów, który będę omawiała. Ważne też, żeby sobie doprecyzować, czym jest usługa w rozumieniu tej ustawy. I więc, aby uznać, że doszło do zakazanej ustawą dyskryminacji, muszą zostać spełnione dwa kryteria: odpłatność za usługę i publiczna dostępność tej usługi. Jeśli chodzi o odpłatność, tutaj analizowaliśmy, na ile można byłoby mówić o złamaniu zakazu dyskryminacji wtedy, kiedy usługa jest na przykład oferowana przez miasto nieodpłatnie. I tutaj myślę, że zależałoby to od sądu, który by orzekał w sprawie, dlatego że w traktacie unijnym, na podstawie którego między innymi ta usługa ma być definiowana, tam jest powiedziane, że zwykle chodzi o odpłatną usługę. Więc pytanie, jakby do tego się odniósł Sąd Krajowy. Nie znamy takiego orzeczenia. Myślę, że jeszcze sądy krajowe do tego zagadnienia się nie musiały odnosić. Nie trafiła według mojej wiedzy sprawa do sądu, gdzie właśnie by podnoszono zarzut usługi, która byłaby publicznie dostępna, a byłaby nieodpłatna i w ramach dostępu tej usługi doszłoby do gorszego traktowania, na przykład ze względu na narodowość. No właśnie, usługą jest to świadczenie, które dotyczy zwłaszcza działalności o charakterze przemysłowym, handlowym, rzemieślniczym, bądź polega na wykonywaniu wolnych zawodów. Jak się przejawia dyskryminacja w dostępie do usług? Sami Państwo zaraz zobaczycie na tych przykładach, które będę omawiała, ale tak z grubsza to wychodzi nam, że to jest 5 takich najczęstszych sytuacji. Odmowa świadczenia usługi, świadczenie usługi gorszej jakości, pobieranie opłaty wyższej niż się należy, molestowanie podczas świadczenia usługi, definicja molestowania omówię, co przez to należy rozumieć, i utrudnianie skorzystania z usługi. Ustawa wdrożeniowa w obszarze usług odnosi się do 5 form zakazanej prawem dyskryminacji. Zresztą te definicje, jak Państwo zaraz zobaczą, ci z Państwa, którzy znają definicje zawarte w kodeksie pracy, zobaczycie Państwo, one są tożsame właściwie z tymi definicjami, z tym, że dotyczą innych obszarów. Nie będę omawiała molestowania seksualnego, ponieważ koncentruję się głównie na narodowości, pochodzeniu etnicznym i orientacji seksualnej dzisiaj, więc molestowanie seksualne jako forma dyskryminacji motywowana płcią dzisiaj pominę.
choć oczywiście uważam, że jest to temat niezwykle, niezwykle ważny. No i idąc po kolei. Dyskryminacja bezpośrednia to sytuacja, do której dochodzi wtedy, gdy osoba z uwagi na jedną lub kilka przesłanek prawnie chronionych była lub jest gorzej traktowana niż inna osoba była, jest lub mogłaby być traktowana w porównywalnej sytuacji. Mam tutaj cały zestaw przykładów. Właśnie rzecz w tym, że jak szukałam orzecznictwa z ustawy wdrożeniowej dotyczącej jego dyskryminacji, to rzecz jasna nie mogłam tam znaleźć przykładów narodowości, ale przykładów dotyczących orientacji seksualnej jako podstawy gorszego traktowania, ale też w ogóle tego orzecznictwa właściwie nie ma. Czyli no nie ma go po prostu. I my teraz zresztą jesteśmy w trakcie prowadzenia takiego mini monitoringu orzeczeń na podstawie tej ustawy wdrożeniowej. I no i muszę Państwu powiedzieć, że też mam nadzieję, że między innymi nasze spotkania, to, że to nagranie z dzisiejszego spotkania obejrzy, mam nadzieję, wielu pełnomocników i pełnomocniczek, przyczyni się do tego, że ta liczba postępowań sądowych wzrośnie. Dlatego, że też spotkałam się z tym już, że pełnomocnicy procesowi zupełnie nie w złej wierze, ale często doradzają w sytuacjach, kiedy można skorzystać z tej ustawy wdrożeniowej, tak ją będę nazywała, doradzają postępowanie o naruszenie dóbr osobistych. W moim odczuciu jednak ta ustawa przewiduje ten mechanizm, który jest bardziej korzystny z perspektywy strony powodowej, więc zachęcam serdecznie, żeby z tej ustawy korzystać. Dlatego też, ale też w związku z tym, że odnośnie usług, to przypominam, ustawa nie przewiduje ochrony ze względu na orientację seksualną przed dyskryminacją. Mam przykład, który nie był też przedmiotem badania sądu, postępowania sądowego, tylko jest to sytuacja opisana w takim raporcie dotyczącym sytuacji społecznej osób LGBT a w Polsce za lata 2019-2020. Pracownica banku zrobiła wielką aferę, kiedy z mężem chcieliśmy dopisać mnie do jego rachunku bankowego. Cała procedura trwała bardzo długo, pani głośno komentowała całą sprawę. Takie coś jest nielegalne, tak się chyba nie da. Robiła to w obecności innych klientów. Na koniec po telefonie do przełożonego oświadczyła mojemu mężowi, że to teraz to pan sobie może konto otworzyć nawet sąsiadkom. Byliśmy tak zażenowani, że nie mieliśmy już siły się poskarżyć na jej zachowanie. Tak relacjonuje gej, który ma 29 lat i mieszka w dużym mieście. Myślę sobie, że takich sytuacji jest całe mnóstwo, nawet nie myślę sobie, tylko wiemy to, bo takie sprawy są nam opowiadane, zgłaszane. No tak, ale brak decyzji o tym, żeby pójść do sądu i myślę sobie, że przy takim poziomie homofobii, jaki ciągle, z jakim zmagamy się w Polsce, myślę, że to jest uzasadniona obawa. Też wiele lat temu już robiliśmy monitoring postaw sędziów orzekających w sprawach o dyskryminację i tam problem homofobii również się pojawiał i wynikało z tego naszego badania, że to jest tak, że te uprzedzenia, postawy sędziów mogą wpływać na to, jak orzekają. Jest to przykład bez wątpienia, patrząc na definicję dyskryminacji bezpośredniej, czyli gdyby to była para heteronormatywna, w ogóle takich okoliczności, nieprzyjemności, utrudniania w skorzystaniu usługi z pewnością by nie było. Tutaj mamy odniesienie do narodowości, zresztą ukraińskiej. To się działo w kwietniu 2020 roku, chyba Państwo pamiętają, wtedy zaczęła się pandemia. No i tak, no i od razu pojawiły się również przypadki dyskryminacji. Ta sytuacja, relacjonował ją jedna z osób, która była przed sklepem, okazało się, że ochroniarze pytali osoby stojące w kolejce przed sklepem, jakiej są narodowości. Jeżeli ktoś deklarował, że jest Ukraińcem, no to po prostu nie był wpuszczany do środka, czyli odmawiano po prostu udzielenia usługi. I zdaje się, że tam ta sprawa miała swój ciąg dalszy. Dopytywano potem kierownictwo, które mówiło, że w ogóle nic nie wiedziało o praktyce, że to była jakaś własna inicjatywa ochroniarzy. To jest bardzo ciekawe w kontekście
orzeczeń, które Państwu pokażę później, ale no tak, no pewnie Państwo już jakby sami dedykują, że no jeżeli praca wykonywana jest na rzecz danego usługodawcy przez firmę zewnętrzną, to bez względu na to, na jakiej podstawie ta współpraca przebiega, no to Biedronka, w tym przypadku sieć Biedronka, odpowiada za działania ochroniarzy, którzy pracują na jej rzecz. Więc jeżeli oni dyskryminują, to odpowiedzialny jest ten sklep, dla którego ta usługa jest świadczona przez firmę ochroniarską. Kolejny przykład, i to nie jest wcale nowe zdjęcie. Właściciel knajpy chyba w Sopocie prowadził zasadę, że nie obsługuje Rosjan, i miało to miejsce, myślę, już z 10 lat temu. Próbowałam znaleźć źródło tej informacji, ale gdzieś mi się zagubiło. No, ale zdjęcie jest prawdziwe, to jest ten pan, zresztą widać, co trzyma w ręku, i to jest też duże wyzwanie obecnie, jak myślę sobie o tym, że nastroje, które polegają na oburzeniu, niezgodzie, na agresję rosyjską na Ukrainę, mogą się przekładać na różnego rodzaju akty dyskryminacji w stosunku do Rosjan, którzy na przykład mieszkają w Polsce, przebywają w Polsce i chcą korzystać z usług. I to jest działanie zakazane prawem również. I przesłanka narodowości jest uwzględniona w tym obszarze ochrony przed dyskryminacją w ustawie wdrożeniowej, więc trudno z tym dyskutować na gruncie prawa. No, ale też chciałam Państwu właśnie pokazać ten absurd tego sztucznego podziału w tej ustawie wdrożeniowej, czy też pominięcia wielu przesłanek, w tym przesłanki orientacji seksualnej, gdzie mamy sprawę, zresztą jest to nasza sprawa z 2015 roku, o niej jeszcze wspomnę później. Czarnoskóry klient klubu nocnego, szykanowany i wyśmiewany przez innych klientów, zwraca się o pomoc do ochrony. Ta odpowiada mu, że, cytuję, małpom nie pomagamy, i ta osoba będzie mogła skorzystać z ochrony przed dyskryminacją na gruncie tej ustawy, i nasz klient tak zrobił. Reprezentowała go jedna z prawniczek pro bono współpracująca z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego, a już sytuacja pracownika drukarni, który odmawia fundacji zajmującej się ochroną praw osób LGBT+, wykonania roll-upu ze względu na obecność na nim tęczowych elementów, nie, zdaniem ustawodawcy nie zasługuje na ochronę przed dyskryminacją na gruncie ustawy wdrożeniowej. I to jest w moim odczuciu brak sprawiedliwości społecznej. Ale rzeczywiście tutaj w tej konkretnej sprawie, którą zapewne Państwo znacie, o której słyszeliście, słynna sprawa drukarza, tutaj sięgnięto po ochronę przewidzianą w kodeksie wykroczeń. O tym też powiem więcej na podstawie artykułu 138. Sądy, w sumie cztery sądy, łącznie z potem z Sądem Najwyższym, wypowiedziały się, że doszło do naruszenia, wykroczenia w stosunku do tej organizacji, która chciała skorzystać z usług drukarni. Właściwie, no jakby tutaj nie kwestionowano tego, że doszło do dyskryminacji de facto, w tym temacie sąd się wypowiedział. Ale to nie koniec tej historii. Zapewne Państwo, część z Państwa wie, jaki jest koniec. No tak, to od razu powiem. Nie możemy już więcej skorzystać z artykułu 138 Kodeksu Wykroczeń, ponieważ po tej sprawie sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, który uznał go za niekonstytucyjny w dużej mierze, w taki sposób, że właściwie już nie ma jak z niego skorzystać efektywnie, chroniąc przed dyskryminacją. Dyskryminacja pośrednia to kolejna forma, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występuje lub mogłyby wystąpić szczególnie niekorzystna sytuacja dla osób wyróżniających się ze względu na jedną lub kilka przesłanek prawnie chronionych. Czyli to jest taka dyskryminacja w białych rękawiczkach, czyli pozornie jest wszystko ok, ale jak się przyjrzeć, to dane działanie, kryterium prowadzi do gorszego traktowania osoby, która przynależy do określonej grupy, posiada jakąś cechę. Można dyskryminację pośrednią wytłumaczyć wtedy, kiedy
temu działaniu przyświeca zgodny z prawem cel, który stawia sobie akurat tutaj nie pracodawca, zleceniodawca, tylko usługodawca, a środki służące do osiągnięcia tego celu są właściwe i konieczne, czyli nie można tego celu osiągnąć w inny sposób. I to mogą być kwestie na przykład świadczenia usług, i to mogą być jakieś kwestie dotyczące bezpieczeństwa. I wyobrażam sobie, że jeżeli mamy usługę, która na przykład, nie wiem, w Luna Parku może zagrażać osobom, które na przykład, nie wiem, są niższe poniżej 1,40 m, albo nie mogą być na wózku inwalidzkim, właśnie dlatego, że maszyna jest tak skonstruowana, że to mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osoby, która by korzystała z tej atrakcji, no to jest do wytłumaczenia. Zasada proporcjonalności między ciężarem dyskryminacji a interesem znowu usługodawcy to też jest bardzo ważna zasada, bo no właśnie oczekiwanie, że na przykład taki lunapark, taka firma, która tego typu usługi oferuje, zainwestuje w zmianę konstrukcji atrakcji w taki sposób, żeby wszyscy mogli z niej korzystać, mogłoby być zbytnim obciążeniem, które naraziłoby na utratę, nie wiem, ciągłości finansowej i usługodawca musiałby zaprzestać świadczenia tej usługi. To taki przykład, który mi pierwszy z brzegu przyszedł do głowy, ale to, co ważne, to to, żeby zapamiętać, że dyskryminacja pośrednia może być w pewnych okolicznościach uzasadniona, usprawiedliwiona przez usługodawcę. Przykłady to są takie sprawy, które nie trafiły do sądu, ale o których słyszymy, czyli no właśnie zniżka na przykład na karnet do siłowni tylko dla małżeństw. Siłą rzeczy w Polsce tutaj wprost się nie odwołuje nikt do orientacji seksualnej, ale w Polsce nie ma możliwości zawarcia małżeństwa przez pary jednopłciowe, stąd osoby nie mogą skorzystać z tego tańszego karnetu. I to byłaby dyskryminacja tak naprawdę pośrednia ze względu na orientację seksualną. Ale ten drugi, no i ta sytuacja nie skorzystało, nie byłoby możliwości skorzystania z ochrony na podstawie ustawy wdrożeniowej, ale już w tej drugiej sytuacji, czyli rejestracja na event czy do szkoły tylko za pomocą numeru PESEL, podczas gdy wiele osób cudzoziemskich przebywających w Polsce nie może tego PESEL-u otrzymać. I na przykład w tym momencie mamy sytuację, kiedy w stosunku do osób z Ukrainy, uciekających przed wojną z Ukrainy, mamy różnego rodzaju wprowadzone specustawą udogodnienia prawne, no to jednak jest tak, że jest to dość czasochłonne, żeby ten numer PESEL pozyskać i na ten moment wiele osób tego, właściwie chyba większość z tych osób nie posiada tego numeru PESEL, więc wyobrażam sobie, że potencjał cały czas jest, że może dojść do dyskryminacji również w stosunku do tych osób, ale też pamiętajmy, że to nie są osoby jedyne cudzoziemskie, które przebywają na terenie kraju i które tego PESEL-a mogą nie posiadać, ze względu też na swój status pobytowy. Kolejna forma dyskryminacji to molestowanie. Molestowanie, proszę nie mylić z molestowaniem seksualnym, jest to naruszenie, które też nazywane jest szykanami. I to, co ważne, to żeby pamiętać, że to jest niepożądana sytuacja po stronie tej osoby, która doświadcza tego zachowania, musi być związana z jedną albo więcej niż jedną przesłanką prawnie chronioną, taką jak na przykład płeć, narodowość czy orientacja seksualna, chociaż na gruncie, no właśnie, to molestowanie w obszarze usług na gruncie ustawy wdrożeniowej nie jest przewidziany zakaz w stosunku do osób LGBT+. A tu widzę, że coś mi się źle wkleiło, przepraszam, którego jest to zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby i stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery, którego celem lub skutkiem. Czyli tutaj bardzo ważne, i to widać szczególnie przy molestowaniu, przy definicji molestowania, przy dyskryminacji sądy nie badają tego, czy ktoś chciał, nie chciał, tej celowości działania, tylko badają skutek naruszenia. A to niepożądane zachowanie oznacza ni mniej, ni więcej, tylko to, że osoba, która doświadcza tego molestowania, musi w jakikolwiek sposób czytelny dla otoczenia zgłosić sprzeciw.
Może to być tak, że ktoś zaczyna płakać, wychodzi nagle, zachowuje się w sposób nietypowy, w sposób, który jest czytany dla otoczenia, że dana sytuacja jej nie odpowiada, że się na nią nie zgadza. Kolejny przykład dotyczący osób LGBT, taki wycięty z raportu fragment. W tramwaju zostałam nazwana pedofilką z powodu maseczki w kolorach podobnych do tęczy. Innym razem, idąc na manifestację i mając na sobie tęczowe elementy, usłyszałam od obcej kobiety na ulicy, jak mówi do swojego towarzysza, właśnie minęła ci ideologia. Częstym miejscem gorszego traktowania okazują się pojazdy komunikacji publicznej, a jego sprawcami mogą być zarówno pasażerowie, jak i kierowcy. Ten przypadek szczególnie mnie zainteresował, bo tutaj jest kilka ważnych elementów. Po pierwsze, zwróćcie Państwo uwagę, że osoba, która nosi właśnie na przykład tęczową maseczkę czy tęczową torbę, może być szykanowana ze względu na orientację seksualną, nawet jeżeli nie należy do grupy mniejszościowej, tylko jest za taką osobę brana. Właśnie poprzez te emblematy tęczowe i to też będzie dyskryminacja. Wtedy też może dojść do naruszenia, bo wtedy będzie to dyskryminacja przez asumpcję, czyli ktoś uważa, że jesteś na przykład lesbijką, bo masz tęczową maseczkę, ale to może być też dyskryminacja przez asocjację, czyli ja mogę mieć nieprzyjemności poprzez to, że biorę udział na przykład w Paradzie Równości i wchodzę na trasie parady do jednej z knajp, żeby kupić sobie kawę i tam spotyka mnie nieprzyjemna sytuacja poprzez powiązanie mnie z osobami, które idą w paradzie i należą do mniejszości seksualnej. To też będzie zakazana prawem dyskryminacja, chociaż tutaj, no właśnie, to już od razu powiem, bardziej czy właściwym środkiem prawnym, z którego mogą skorzystać osoby broniące się przed tego typu sytuacjami, będzie pozew o naruszenie dóbr osobistych oczywiście, bo tutaj ustawa zastosowania nie ma. Aha, i jeszcze ten wątek dotyczący tej komunikacji publicznej, bo teraz pytanie, kiedy odpowiada na przykład firma transportowa za to, co się dzieje w obrębie tego pojazdu, który świadczy usługi na jej rzecz. I wydaje się, że tutaj na gruncie tej ustawy tutaj bardziej byłby właściwy przykład dotyczący na przykład koloru skóry, narodowości, pochodzenia etnicznego, bo ustawa to chroni. Więc wyobrażając sobie taką sytuację, wiemy, że takie sytuacje się zdarzają, no to tutaj bez wątpienia zachowanie kierowcy należałoby traktować jako działanie w imieniu tej firmy, za które ta firma odpowiada, bo jej pracownik zachowuje się w nieodpowiedni sposób, nienawistny, na przykład ubliżając osobie, która, nie wiem, pamiętacie Państwo tą sytuację, kiedy profesor, który mówił po niemiecku w tramwajach, jechał tramwajem warszawskim, został pobity wręcz. I teraz jeżeli by go pobił maszynista, no to sytuacja byłaby oczywista, ale też jeżeli osoba reprezentująca firmę transportową nie reaguje, czyli daje takie przyzwolenie ciche na to, co robią inne osoby, które korzystają z usług w stosunku do przedstawiciela rzeczywistego bądź domniemanego określonej mniejszości, no to wtedy to też jest odpowiedzialność tej firmy za to naruszenie. Więc nie wiem zupełnie, jaka była reakcja maszynisty w tej sytuacji, kiedy ten mówiący po niemiecku człowiek został pobity w tramwaju, ale jeżeli to była sytuacja taka, że no właśnie, nie wiem, zadzwonił po policję, zamknął drzwi, żeby można było ująć sprawców, czy też w jakiś inny sposób zareagował, adekwatny do sytuacji oczywiście też, chroniąc swojego bezpieczeństwa, no to wtedy tutaj tego zarzutu być nie może. Kolejna sytuacja, i to się wydarzyło, ja już o tym czytałam chyba następnego dnia po wybuchu wojny w Ukrainie. Rosjanka od lat prowadzi lokal skamiejska w Warszawie, teraz mierzy się z hejtem. Wojna wywołana przez Rosję w Ukrainie powoduje, że w ludziach budzą się różne emocje. Niestety często to bardzo, bardzo negatywne. Na własnej skórze odczuła to Tamara Rochmińska, Rosjanka, która od lat prowadzi na warszawskiej Pradze restaurację Skamiejka. I teraz to jest ciekawy przypadek, dlatego że no tutaj jakby to ten hejt ma miejsce w drugą stronę,
prawda? Ponieważ to klienci, czy też osoby, które mogą przyjść po prostu do lokalu, te osoby najwidoczniej, bądź takie, które obserwują na przykład w mediach społecznościowych profil tej restauracji, one stosują jakieś nienawistne komunikaty, zachowania, być może również jakieś fizyczne w stosunku do tej kobiety, dlatego że jest narodowości rosyjskiej, czyli jak sobie myślimy o tej ochronie na gruncie ustawy wdrożeniowej, no to tutaj no nie ma podstawy do tego, żeby odpowiedzialność spoczywała na fizycznych osobach za dyskryminację. Natomiast akurat w związku z tym, że chodzi tutaj o narodowość, no to tutaj mamy coś, czego absolutnie nie przewidują przepisy w stosunku do na przykład mniejszości seksualnych, czyli sytuacje, kiedy można złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Artykuł 257 kodeksu karnego mówi o tym, że kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Nie ma tutaj ani płci, ani niepełnosprawności, ani orientacji seksualnej i to jest naprawdę bardzo poważny problem, dlatego że liczne sytuacje, kiedy dochodzi do przemocy fizycznej na ulicach, kiedy ktoś zostaje pobity za rzeczywistą bądź domniemaną mniejszościową orientację seksualną, one nigdzie nie są rejestrowane, bo też nie ma takiego przestępstwa motywowanego nienawiścią, które odnosiłoby się do orientacji seksualnej. I w sytuacji, kiedy za niekonstytucyjny uznano artykuł 138 kodeksu wykroczeń, to jest bardzo trudna sytuacja. Jedyne, co nam pozostaje, to pozew o naruszenie dóbr osobistych, a też, no tak, ma to swoje oczywiście konsekwencje, bo też wiąże się to z kosztami i tutaj ta droga karna, czy też kwestia wykroczenia też pełni taką funkcję wychowawczą społecznie i jest jasnym komunikatem, że dostrzegamy określone mniejszości i chcemy je chronić i takiego komunikatu od lat, od żadnej władzy nie możemy się w Polsce doczekać odnośnie praw osób LGBT+. I to jest duży problem, więc wracając do tej sytuacji pani Tamary, tak naprawdę tutaj jej przysługuje ta możliwość skorzystania z tej ochrony karnej przed spotykającymi ją atakami hejtu. Zachęcanie i nakazywanie dyskryminacji to jest również traktowane jako forma dyskryminacji. I no właśnie, to może polegać na działaniu bądź zaniechaniu i tutaj nie ma jakby warunku takiego, że do tego naruszenia musi dojść tak naprawdę. Już same komunikaty, które zachęcają do naruszenia, będą stanowiły naruszenie samo w sobie, które jest formą dyskryminacji. I wyobrażam sobie, że może to być usługodawca, który zachęca swój personel do różnego rodzaju aktów nienawistnych bądź wykluczających, gdzie dostają oni jasny komunikat na ten temat, kogo mają na przykład nie wpuszczać do lokalu. Taką jedną sytuację, tylko to już omawiając przepisy dotyczące naruszenia dóbr osobistych, będę omawiała za chwilę, ale to też może dotyczyć mniejszości osób LGBT. To może być też przyzwolenie na to, że personel na głos przy klientach opowiada homofobiczne żarty. I to wszystko są formy zachęcania i za to zachowanie personelu odpowiada ich pracodawca, a odnośnie w relacji z innymi osobami, które przebywają na przykład w restauracji, usługodawca. Pojawiają się jakieś pytania, Ania? Nie. Na razie nie. Dobra.
To ja już zamykam sobie ten czat. Idziemy dalej. Dyskryminacja wielokrotna, o tym nie sposób nie wspomnieć, jak ja tutaj zestawiam te przesłanki narodowości i orientacji seksualnej, to myślę sobie o tym, że naprawdę są sytuacje, kiedy może dojść do takiej dyskryminacji wielokrotnej, kiedy jest więcej niż jedna przesłanka, która sprawia, że osoba jest gorzej traktowana. To może być połączenie orientacji seksualnej i wyglądu. To była taka sprawa pracownicza, o której opowiadałam na poprzednim webinarze. Była to sprawa jednego z naszych klientów, ale to też może być, nie wiem, zestawienie orientacji seksualnej i narodowości, czy koloru skóry. I od lat postulujemy, że takie kombo powinno mieć wpływ na wysokość odszkodowania, które ma pełnić funkcję odstraszającą również. Ale dotychczas nie spotkałyśmy z orzeczeniem, gdzie sąd wprost by przyznał, że brał tą okoliczność pod uwagę, mimo tego, że zdarzają nam się sprawy, gdzie jest więcej niż jedna przesłanka prawnie chroniona podstawą gorszego traktowania. Ale zastanawiam się, a podnosiłaś to, Karolina, w jakiejś sprawie? W sensie... Mieliśmy to w Muzale, w tej sprawie dotyczącej orientacji seksualnej i wyglądu. Na przykład i sąd się do tego w ogóle nie odniósł i skoncentrował się w orzeczeniu tylko na przesłance orientacji seksualnej, zupełnie do tego wyglądu się nie odnosząc. A tam nasz klient był, no właśnie, w bardzo nieprzyjemny sposób nazywany, zacytuję, pedałem i grubasem. On też był osobą, która była większych rozmiarów. No i po prostu sąd jakby nie dostrzegł w ogóle tego, uznał, że jak już jedną przesłankę uznaje, to już do tej drugiej nie trzeba się odnosić. I tak to właśnie się zwykle dzieje. Bardzo ważny artykuł dotyczący działań wyrównawczych. I to jest coś, co myślę może być furtką dla wielu usługodawców, którzy chcieliby wspierać osoby na przykład z Ukrainy. I myślę tutaj o usługach szeroko, dlatego że wyobrażam sobie, że to może dotyczyć nie tylko usług na przykład mieszkaniowych, ale to może dotyczyć też czy w kontakt z klientem w restauracji, w barze, w zakładzie fryzjerskim, ale to może być też działanie w obszarze edukacji, szkolnictwa wyższego, opieki zdrowotnej, to też są usługi, prawda? No i tam wszędzie pojawia się ta przesłanka narodowości akurat, jest chroniona. Chronione są osoby ze względu na narodowość przed dyskryminacją w tych obszarach. Stąd warto wiedzieć, że tutaj jeżeli ten usługodawca wprowadza na jakiś czas takie działanie, które ma polegać na wspieraniu grupy, co do której wiemy, są dane, informacje, badania, z których wynika jasno, że ta osoba jest, że te osoby należące do danej mniejszości są w gorszej sytuacji i potrzebują tego wyrównywania szans, to wtedy można w ten sposób preferować te osoby. I teraz wyobrażam sobie, że możemy na przykład mieć decyzję, że zachęcamy osoby z Ukrainy do tego, żeby aplikowały na daną uczelnię. No i rzecz jasna, to nie jest taka zasada i na tym nie polegają działania wyrównawcze, że teraz będziemy przyjmować osoby z Ukrainy, które nie mają tych, nie spełniają tego standardu minimum, które stawiamy przed osobami, które chcemy, żeby zostały przyjęte na uczelnię, tylko to jest zasada, która polega na tym, że te osoby, jeżeli mają, osiągają ten standard minimum, czyli uzyskują odpowiednią ilość punktów, na przykład po testach wstępnych, to one po prostu w pierwszej kolejności będą przyjęte niż osoby, które też uzyskują to minimum, ale nie należą do danej mniejszości. I teraz to może oczywiście budzić sprzeciw społeczny i ja już słyszę o różnego rodzaju rozwiązaniach, które teraz są, wydają się konieczne, żeby wesprzeć mniejszość ukraińską w Polsce. Już pojawiają się głosy o tym, że to jest właśnie jakieś zabieranie Polakom, że
to jest jakieś działanie dyskryminujące osoby z Polski. No i myślę sobie, że tutaj nam się po prostu czkawką odbija to zaniechanie od właściwie od zawsze, jeśli chodzi o dyskryminację antydyskryminacyjną, edukację antydyskryminacyjną w Polsce, o to, żeby przygotowywać społeczeństwo w obszarze poszanowania różnorodności, tego, żeby być otwartym na tego innego, na tą osobę, której na co dzień nie znamy. My nie jesteśmy na to i tutaj muszę powiedzieć, że pozwalam sobie na taki statement, jako osoba, która od lat zajmuje się przeciwdziałaniem dyskryminacji w Polsce i edukacją antydyskryminacyjną, że w związku z tymi wieloletnimi zaniechaniami teraz, nawet gdyby była wola, żeby to jakoś nadrabiać, nie jesteśmy w stanie tego zrobić szybko. W związku z tym w momencie, kiedy teraz mamy naprawdę imponującą, wspaniałą i budującą falę dobrej po prostu woli, empatii i wspierania osób uciekających przed wojną, myślę sobie, że no tak, też nie jestem psycholożką, ale jak sytuacja będzie się utrzymywała dłużej i te pierwsze takie nastroje wzniosłe opadną, to może się zdarzyć, że pojawią się osoby, które otwarcie będą, no będą po prostu wyrażały swoje niezadowolenie i wręcz szykanowały osoby z Ukrainy w odwecie za to, że korzystają z dodatkowych praw czy jakichś udogodnień, czy w obszarze usług, czy na przykład usług mieszkaniowych, czy w obszarze zatrudnienia. To jest moja taka poważna obawa i też staramy się w PTPA przygotować na po prostu większą ilość spraw, które dotyczą dyskryminacji motywowanej narodowością, na przykład ukraińską, ale też to mogą być sprawy dotyczące religii, to mogą być sprawy dotyczące koloru skóry i właściwie z tym to już mieliśmy do czynienia, kiedy no niestety o tym pisały media i myślę, że to jest potwierdzona informacja, jak osoby uciekające również przed wojną z Ukrainy o ciemnym kolorze skóry były inaczej traktowane na różnych poziomach i przez wolontariuszy, i przez władze właśnie w sposób rasistowski, gdzie te uprzedzenia po prostu się pojawiły, które zawsze tutaj były w stosunku do tych osób. A przecież to też uchodźcy, dokładnie przez tą samą granicę przechodzący, już nie wspominając o tym, co cały czas się dzieje na granicy białoruskiej, ale to Państwu nie muszę mówić. Odpowiedzialność usługodawcy. Usługodawca na podstawie ustawy wdrożeniowej jest w sytuacji stwierdzenia, że doszło do dyskryminacji, zobowiązany do wypłaty odszkodowania. I tutaj podobnie jak w sprawach pracowniczych, wiemy, że chodzi o odszkodowanie, że to odszkodowanie musi pełnić taką funkcję skuteczności, proporcjonalności i funkcję odstraszającą. I to jest bardzo ważne. Też my, korzystając z ustawy wdrożeniowej, powołujemy się na orzecznictwo w sprawach pracowniczych, no bo tutaj naprawdę przepisy są bardzo podobnie skonstruowane, więc i sądy biorą to pod uwagę, twierdząc, że to odszkodowanie, pomimo tego, że właśnie tak została ta rekompensata nazwana, ono też pełni funkcję zadośćuczynieniową, czyli rekompensuje nie tylko szkodę majątkową, ale również niemajątkową. Udało nam się w jednej ze spraw, tylko ona akurat dotyczyła kwestii płci w dostępie do usług. Konkretnie to była taka sprawa, być może Państwo słyszeli, o matce karmiącej. Kobieta, nie pozwolono jej nakarmić piersią dziecka w restauracji. I tam udało się również uzyskać przeprosiny w mediach społecznościowych, zdaje się, one miały być umieszczone i na stronie restauracji. Więc to też jest możliwe w tego typu postępowania, które toczą się na podstawie ustawy wdrożeniowej, bo tam jest odwołanie do przepisów cywilnych, które można tutaj też przywołać. Co ważne, o tym już wspomniałam, w tych sprawach na podstawie ustawy wdrożeniowej obowiązuje przeniesiony ciężar dowodu na podmiot, któremu stawiamy zarzut dyskryminacji. No właśnie, i to uprawdopodobnienie, tutaj też takie bardziej obszerne orzecznictwo, ono
też wywodzi się ze sprawy przede wszystkim, która była rozpatrywana na podstawie ustawy wdrożeniowej, ale ona się odnosiła do zatrudnienia niepracowniczego, więc trochę inny obszar, ale tam sąd bardzo obszernie odnosił się do tego, czym jest uprawdopodobnienie i że no nie jest to tożsame oczywiście z przedstawianiem dowodów, ale też tam się odnosił do domniemania. Krótko mówiąc, osoba, która idzie do sądu na podstawie tej ustawy, jest w dużo lepszej sytuacji. Sąd tego wprost nie powiedział, ale z mojego doświadczenia wynika, że w sprawach, kiedy na przykład dochodzi do szykan i na przykład jest trudno przedstawić jakieś na przykład nagranie, które stanowiłoby uprawdopodobnienie, nie ma takich możliwości. Wydaje się, że wystarczająca może być nawet wiarygodna wersja wydarzeń przedstawiona przez osobę, która uprawdopodabnia przed sądem naruszenie. Przedawnienie mamy 3 lata od dowiedzenia się przez poszkodowanego o naruszeniu zasad równego traktowania, nie więcej niż 5 lat od zdarzenia i postępowanie toczy się na zasadach określonych w kodeksie postępowania cywilnego. No tak, ale właśnie nie jest tak, że rzeczywiście osoby, które zostały pominięte w tym obszarze usług, nie mogą korzystać z żadnej ochrony prawnej. A tutaj mamy naprawdę i osoby z niepełnosprawnościami, i osoby, które są szykanowane ze względu na stan zdrowia, i osoby właśnie LGBT+, ale to też może być kwestia wieku, na przykład religii, bądź bezwyznaniowości. I tutaj, jeśli chodzi do dyskryminacji w obszarze usług, no to tutaj zawsze można uciec się do tej ochrony, którą zapewnia kodeks cywilny w przepisach dotyczących naruszenia dóbr osobistych. Tutaj jest lista tych dóbr osobistych, którą wprost została enumeratywnie wymieniona, nie jest to zamknięty katalog, która została wymieniona w kodeksie cywilnym. Najczęściej sprawy, które odnoszą się do tego wątku dyskryminacyjnego, tam stwierdzane jest naruszenie godności, dlatego też pozwoliłam sobie tą godność tutaj zaznaczyć. No i takie krótkie przypomnienie. Odszkodowanie dochodzone na zasadach ogólnych, przesłanki odpowiedzialności to popełnienie przez sprawcę czynu zabronionego, powstanie szkody, wina sprawcy, adekwatny związek przyczynowy. Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę i cierpienie psychiczne, tego też można się domagać, jak również zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel. No i tutaj ta bezprawność, którą bada sąd cywilny w postępowaniach, to sprzeczność z normami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego. Mamy domniemanie bezprawności w tego typu postępowaniach. Pozwany musi wykazać, że jego działanie nie jest bezprawne. Działa na podstawie prawa albo za zgodą poszkodowanego, czyli jest to quasi przeniesiony ciężar dowodu, tylko w mojej ocenie on jest jednak trochę mniej korzystne dla strony powodowej niż w sprawach na podstawie ustawy wdrożeniowej. Efekt bezprawnego działania sprawcy, czyli naruszenie lub zagrożenie dobra osobistego poszkodowanego. No i dla oceny naruszenia dobra osobistego decydująca jest obiektywna ocena okoliczności, a nie subiektywne przekonania danej osoby. To bardzo ważne informacje na temat postępowań o naruszenie dóbr osobistych, które też zakładam, że Państwo jako pełnomocnicy i pełnomocniczki procesowe pewnie częściej macie do czynienia z tego typu postępowaniami, ale też to, do czego zachęcam, to żeby wprost stawiać zarzut dyskryminacji również w tego typu postępowaniach. Tutaj mam wyrok bardzo ważny, który dotyczy przesłanki pochodzenia etnicznego konkretnie i strona powodowa, jak sądzę, skorzystała z postępowania o naruszenie dóbr osobistych, dlatego że wtedy jeszcze w momencie składania pozwu nie obowiązywała ustawa wdrożeniowa. To się wydarzyło pod koniec trwania tego postępowania. Właściwie no, te przepisy z ustawy wdrożeniowej weszły w życie od 1 stycznia 2011 roku. Ale ten wyrok jest bardzo ważny, dlatego że tak naprawdę on odnosi się do tej kwestii dyskryminacji w usługach w sposób, gdzie wyobrażam sobie, że w sprawach dotyczących dyskryminacji osób LGBT w usługach jak najbardziej można przywoływać argumenty powołane przez sąd w 2012 roku, to sąd apelacyjny w Poznaniu. Bardzo ważne kwestie tutaj zostały w uzasadnieniu powiedziane.
I też dlatego ten wyrok jest taki ważny, że nie znam, nie wiem, może Państwo macie dostęp do podobnego wyroku, który odnosi się wprost do dostępu do usług, gdzie chodziłoby o przesłankę orientacji seksualnej. My takiego wyroku nie znamy. Tutaj wprost sąd powiedział, że wprowadzenie zakazu wstępu do lokalu dla potencjalnych klientów z powodu ich przynależności etnicznej stanowi bezprawne naruszenie dóbr osobistych tych osób, niezależnie od tego, jakie pobudki stoją u podstaw stosowania tego rodzaju praktyk. Z punktu widzenia ochrony usprawiedliwionych interesów klienta lokalu nie może mieć istotnego znaczenia, jakie stosunki prawne łączą właściciela z osobami zajmującymi się obsługą i ochroną jego działalności. Bo tak naprawdę w tej konkretnej sprawie sytuacja polegała na tym, że ochrona powiedziała osobie pochodzenia romskiego, że nie może wejść do lokalu, bo właściciel wydał takie polecenie. Ale wyobrażam sobie sytuację, kiedy taki sam komunikat wygłaszają ochroniarze, którzy reprezentują lokal i nie ma, niekoniecznie w mojej ocenie musi być ten element, że informują o tym, że taka jest decyzja właściciela, bo to się niejako samo przez się rozumie, dlatego tak bardzo, myślę, dużo się zmieniło. Przynajmniej ja mam dużo kontaktu z usługodawcami warszawskimi. Wiadomo też, że to niekoniecznie jest sytuacja adekwatna do całego kraju, ale tutaj jest dość duża wiedza i otwartość na to, żeby edukować personel w placówkach usługowych do tego, żeby osoby nie dyskryminowały klientów czy konsumentów właśnie z obawy przed tym, że usługodawca będzie za to odpowiadał. Więc im lepiej przeszkolimy naszych pracowników, przygotujemy do takiej sytuacji, powiemy im, czego nie mogą mówić ani robić, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że do tego dojdzie i no i właśnie, no i dojdzie do odpowiedzialności usługodawcy, ale też wydaje się, że obecnie ten największy lęk dotyczy nawet niekoniecznie zawsze tych kwot, które po kilkuletnim postępowaniu taki usługodawca musiałby zapłacić klientowi, który poczuł się dyskryminowany, ale przede wszystkim chodzi o taki przekaz medialny, gdzie po prostu taka łatka podmiotu dyskryminującego to jest duża plama na wizerunku i może zniechęcić potencjalnych klientów do tego, żeby do naszego lokalu się udać i skorzystać z naszych usług. No właśnie, tu jest wprost powiedziane w tym wyroku, że zachowania tej na przykład ochrony czy obsługi są kojarzone z funkcjonowaniem konkretnego lokalu. Właściciel lokalu ponosi zatem odpowiedzialność za wyrządzone klientom przez te osoby szkody, w tym szkody niemajątkowe. W tej sprawie sąd uznał, że doszło do naruszenia godności osobistej, bowiem niezbywalna godność człowieka obejmuje prawo do wysokiego poczucia własnej wartości z uwagi na swoje pochodzenie narodowe, etniczne. Wydaje się, że adekwatnie mogłoby to być poczucie własnej wartości związane z moją orientacją seksualną. Wszelkie działania o charakterze dyskryminacyjnym z tego tytułu uznać należy za naruszenie tak rozumianego dobra osobistego. Pozwana bezskutecznie powoływała się na prawo własności. To jest bardzo częsty argument we wszystkich sprawach, które też konsultowałam odnośnie usług, no, że właśnie mówi się o tym świętym prawie własności, że tutaj jest właściciel podmiotu usługowego i po prostu on będzie decydował o tym, kogo będzie obsługiwał, bo to jest jego interes. No ale tutaj sąd wprost powiedział o tym, że to nie jest prawo nieograniczone, nie ma charakteru absolutnego i podlega różnego rodzaju ograniczeniom. Musi być ono wykonywane zgodnie z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem i z uwzględnieniem prawa, między innymi prawa osób do równego traktowania, do niebycia dyskryminowanym. Też sąd słusznie tutaj odniósł się do tego, że możliwe jest ograniczenie, jeśli chodzi o tą dostępność do usługi ze względów bezpieczeństwa, w tym sanitarnego, porządku, czy nawet z uwagi na profil prowadzonego lokalu i to jest coś, na czym bym się chciała zatrzymać, bo wyobrażam sobie, że jeżeli mamy, nie wiem, lokal, to zresztą, tu się sąd do tego odwołał, to przytoczyłam, że tylko lokal, tylko na przykład dla studentów, ale też wyobrażam sobie, że to też padło takie pytanie, to była taka debata, ale akurat nie w Polsce, tylko zdaje się w Wielkiej Brytanii kilka lat temu, jak to jest z klubami, to się mówi kluby gejowskie, czyli zarezerwowanymi tylko dla osób określonej orientacji seksualnej. I z kolei to bym traktowała jako
działania wyrównawcze, czyli na podstawie wiedzy tego, że pewna grupa społecznie ma większą trudność z swobodnym funkcjonowaniem, ekspresją, poczuciem bezpieczeństwa, to stąd na tej podstawie uważam, to uzasadnia tworzenie takiego miejsca, które jest zarezerwowane tylko dla mniejszości seksualnej konkretnej. I wydaje mi się, że ten argument jest racjonalny. Oczywiście nie było takiej sprawy w Polsce, o takiej sprawie nie słyszałam, żeby tutaj taki, z takim zarzutem ktoś poszedł do sądu, że to jest dyskryminacja na przykład osób heteroseksualnych, że nie mogą do jakiegoś lokalu wejść. No właśnie, tutaj sąd jasno powiedział, że tak, wyobraża sobie ten profil, że to jest miejsce tylko dla na przykład osób studiujących, ale już niedopuszczalne byłoby wprowadzenie jednocześnie zakazu wstępu do niego studentom o określonej przynależności narodowej czy etnicznej. No i tutaj to jest taki nasza po prostu... że tak powiem, trudno jest za każdym razem, jak wspominamy ten wyrok, bo tych wyroków nie ma wiele, a to jest wyrok, który prowadziła nasza wspaniała pełnomocniczka pro bono z PTPA, która jednak nie złożyła wniosku o uzasadnienie na piśmie, stąd nie mamy tego uzasadnienia i nie możemy się nim dzielić, ale z uzasadnienia ustnego relacja jest jasna. Ja powiem, o co chodziło. Przecież to chyba nawet z tego wynika opisu, no nie pamiętam. Chodziło o sytuację naszego klienta, który, już się przytyczyłam zresztą na którymś z poprzednich slajdów, gdzie mężczyzna po prostu był w jednej z klubów na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. No i po prostu zaczepiano go jakoś nieprzyjemnie, rasistowsko, z osobą ciemnym kolorze skóry. Poprosił o wsparcie ochroniarzy, którzy powiedzieli, no właśnie, że cytuję, małpom nie pomagamy. I on potem zresztą wyszedł z lokalu i został pobity, nie dostał żadnego wsparcia. I tutaj sąd nie miał wątpliwości, zresztą w ogóle do tego był wyrok zaoczny, że doszło do naruszenia zasady równości w formie dyskryminacji w dostępie do usług powszechnie oferowanych, to też sąd zaznaczał, że zadaniem tego usługodawcy była ochrona bezpieczeństwa osób przebywających w tej dyskotece, no i brak udzielania przez ochroniarzy klubu pomocy osobie czarnoskórej, która stała się ofiarą przemocy fizycznej, stanowił przejaw dyskryminacji ze względu na pochodzenie. I tutaj sąd nie miał wątpliwości. Ciekawa jestem, co by napisał w uzasadnieniu, no ale już się nie przekonamy, nie dowiemy się już. No i mamy tutaj jeszcze jeden bardzo ważny wyrok z 11 maja 2016 roku, który dotyczy usług edukacyjnych. To była szkoła i bardzo ważna sprawa, bardzo ważny wyrok, bo takich spraw jest całe mnóstwo. To też zresztą z badań dotyczących praw osób LGBT w Polsce. Jest bardzo wiele informacji, bardzo dużo mówi się o przemocy rówieśniczej motywowanej właśnie homofobią. No i tutaj kluczowe jest to, jak szkoła, która zmaga się z taką sytuacją, reaguje. Wydaje się, że właściwie każda szkoła pewnie się z tym do pewnego stopnia zmaga, bo w związku z tym, że co do zasady poziom homofobii w Polsce jest wysoki, no to siłą rzeczy ma to przełożenie na to, jak młodzież się do siebie odzywa, jak się komunikuje, jak się traktuje. No i tutaj zadaniem szkoły jest to, żeby przygotować kadrę do tego, żeby odpowiednio reagować na tego typu przejawy. No i tak, no i teraz no to jest oczywiście straszna sytuacja, w której się znaleźliśmy, gdzie wręcz władze robią wszystko, żeby nie wpuszczać za wszelką cenę edukatorów antydyskryminacyjnych do szkoły, która w związku z tym nie może dostać żadnego zewnętrznego wsparcia, na przykład od organizacji pozarządowych, gdzie wręcz nauczyciele, którzy mają wolę i decyzję, żeby pracować w tym obszarze z młodzieżą, obawiają się tego, że mogą spotkać jakieś represje z tego powodu. To też pokazywało próby przeprowadzenia tęczowego piątku w całej Polsce, czy właściwie to się odbywało, ale też w zależności od tego, jakie są nastroje i jakie są te przekazy decydentów. Niektóre szkoły się wycofywały z organizacji tęczowych piątków w szkołach, które mają na celu właśnie wyrównywanie szans, promowanie postaw tolerancji.
No ale w tej sytuacji wyobrażam sobie, że mimo tego, że ta sprawa jest już przed kilku dobrych lat, a wyrok jest z 2016 roku, a cała sytuacja działa się, zdaje się, w latach 2011-2012, no to pewnie to nie jest tak, że takie sytuacje się nie zdarzają. W ocenie sądu przede wszystkim dobra osobiste, jakie powoływał Kuba w tej sprawie, czyli powód, którego znamy, to poczucie bezpieczeństwa, chociaż sprawa prowadziła kampanię przeciw homofobii, to nie była nasza sprawa, to było poczucie bezpieczeństwa i naruszenie jej godności osobistej, dobrego imienia, prywatności oraz integralności cielesnej. W ocenie sądu powód ponad wszelką wątpliwość udowodnił, że uczniowie szkoły, dowiedziwszy się o homoseksualizmie, nasilili względem niego zachowania noszące znamiona zachowań homofobicznych, polegające na wyzywaniu, używaniu słów pedał, gej, homo, ściota, pedofil, podkładaniu mu nóg, gdy chodził korytarzem, chowaniu plecaka, naklejaniu nalepek z hasłami wyszydzającymi homoseksualizm. No, dostał kartkę w dniu walentynek z symbolem zakazu pedałowania oraz tego jeszcze umieszczono na ekranie monitorów w szkolnej bibliotece zdjęcia z podtekstem homoseksualnym i wyzwiskiem powoda. Rzucanie kamieniami dopełniło obraz sytuacji powoda w szkole podległej pozwanemu miastu. Jak zdradzisz, bo to miasto stołeczne Warszawa, które de facto odpowiadało w tej sytuacji za tego rodzaju homofobiczne zachowania w szkole, którą nadzoruje. I tam też sąd analizował, jak się zachowywała szkoła i uznał, że to była było to niezauważanie problemu, bagatelizowanie. Twierdzono na przykład, że zachowanie plecaka to dopuszczalny żart bądź tradycja, czyli zamiatano pod dywan i przeczekiwano, aż ten uczeń po prostu, który takie emocje budzi jako osoba nieheteronormatywna, po prostu skończy szkołę. Sąd tutaj nakazał miastu umieszczenie na stronie szkoły przez okres miesiąca taki tekst, gdzie było powiedziane, że kierowane były przeprosiny w stosunku do Kuby, który był powodem w sprawie. Zostało powiedziane, jakie dobra osobiste zostały naruszone i przez kogo. No i tak, i myślę sobie, że w tego typu postępowaniach często nie chodzi tak naprawdę o tą rekompensatę finansową, tylko o stwierdzenie, że doszło do naruszenia i że to jest zakazane prawem i tak robić nie można i że poszanowanie godności osobistej to jest bardzo ważny temat i nie należy go bagatelizować w stosunku do żadnej grupy mniejszościowej. No i doszliśmy do wykroczeń. Ja teraz spoglądam na zegarek, widzę, że jest ok. Artykuł 135 Kodeksu Wykroczeń, drodzy Państwo, wciąż obowiązuje. Nie znam sprawy, która by na podstawie tego artykułu się toczyła. My wykorzystywaliśmy artykuł 138 głównie, ale jak tak czytam, to widzę potencjał. To zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie lub bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru, podlega karze grzywny. I teraz, jak ja sobie myślę o na przykład restauracji, gdzie odmawia się obsługi sprzedania piwa w barze osobom, o których co do których jest podejrzenie, czyli właśnie osoby myślą, że mogą być osobami parą jednopłciową, no to wydaje mi się, że ten artykuł ma zastosowanie. I nie wiem, Anna, czy ty się ze mną, Ania, zgodzisz, ale kto wie, może jeszcze będziemy go wykorzystywać i wtedy, kto wie, może też zostanie uznane za niekonstytucyjne, chociaż... Tak, to jest swoją drogą niedopatrzenie. Wydaje mi się, że prokurator generalny wtedy zaskarżył tylko artykuł 138, że... No akurat tylko artykuł 138 powoływany w sprawie drukarza, więc myślę, że to z tego... Tak, ale on złożył wniosek przecież abstrakcyjny, w takim sensie, że jakby oczywiście, że było to związane ze sprawą drukarza, ale skoro składał wniosek abstrakcyjny, no to właściwie dokładnie tych samych argumentów mógł używać w kontekście artykułu 135. Wydaje mi się, że on to jednak przeoczył po prostu, że tam jeszcze jest... Przeciwne argumenty. I to jest prawda, że te artykuły 135 i 138, które tu Państwo zaraz zobaczą, te artykuły, oczywiście, że bo się mówiło o tym, że one są takie archaiczne, że one pojawiły w kodeksie wykroczeń jeszcze w czasach właśnie, kiedy było
było trudno o towary, kiedy stały kolejki, no kiedy po prostu żyliśmy przed 89 rokiem w polskiej rzeczywistości, ale tak naprawdę okazało się, że w wielu sytuacjach, kiedy nie możemy powoływać się na ustawę wdrożeniową, nie możemy ponosić kosztów postępowania o naruszenie dóbr osobistych, no to to jest ta ścieżka, z której należało korzystać i de facto tutaj sądy miały możliwość odniesienia się do sytuacji, która stanowiła dyskryminację. I tak naprawdę w tych sprawach, które my znamy, było jednak trochę, to te grzywny były naprawdę symboliczne jakieś tam, nie wiem. 50 zł w przypadku Katarzyny. Wiesz co, w międzyczasie pojawiło się jeszcze pytanie na czacie. Czy wiadomo, czy ta sprawa zahaczyła o prokuraturę, znęcanie się jaskrawe? Sąd mógłby wszcząć postępowanie dla nieletnich w sprawie demoralizacji sprawców i za czyn zabroniony 207 kodeksu karnego. Ja tego nie wiem. Ja tego nie wiem, czy taka była decyzja, ale chyba nie, bo byśmy chyba coś wiedziały na ten temat. Tylko była sprawa cywilna. Tak, myślę, że tak. Tak wydaje, że tylko cywilna. No. No i tak naprawdę to jest takie smutne trochę zakończenie, ten artykuł 138 kodeksu wykroczeń naprawdę był wykorzystywany przez nas w wielu różnych sprawach, bo to była i właśnie tutaj wspomniana Kasia, czyli nasza koleżanka z organizacji, którą po prostu przepędzono wręcz ze sklepu z wózkiem z dzieckiem. I tutaj też sąd uznał, że doszło do dyskryminacji ze względu na rodzicielstwo i właśnie na podstawie artykułu 138 jakąś naprawdę bardzo niską tą grzywnę nałożył, no ale jednak ta kartka, która tam zdaje się wisiała na drzwiach potem, że nie wpuszczamy osób z wózkami, po prostu musiała zniknąć. Ale też pamiętasz, że w tej sprawie, w której była grzywna wyznaczona na właścicielkę klubu, która nie wpuściła na koncert osoby na wózku, ona dostała 500 zł grzywny, a bilet na ten koncert kosztował chyba 1100 zł, więc to było po prostu absurdalne, bo ona nawet z tego, co pamiętam się, no właśnie to jest takie bolesne w gruncie rzeczy, że to była na tyle niska sankcja, że ona się nawet nie pofatygowała, żeby jakkolwiek się w to postępowanie zaangażować, bo po prostu dla niej to, myślę, że nawet nie zauważyła tych 500 zł. No ale przecież tak samo wydaje mi się, że na koniec dnia to była jakaś tam pewnie świadoma decyzja właściciela tego klubu w Łodzi, że po prostu 5 tysięcy złotych, co jest naszym rekordowym w ogóle odszkodowaniem z ustawy wdrożeniowej. Myślę, że właściciel tego nie odczuł, a na pewno uznał, że nie warto w ogóle angażować. Ja nawet się dokładnie nie przyszedł na rozpłata w to, bo po prostu... Jakby się mógł wyrok zaoczny przecież w tej sprawie. Dokładnie, więc też się nawet nie pofatygował, żeby się jakoś tam zaangażować w spór sądowy. Tutaj Filip, czy chciałeś zapytać? Czy... Tak, cześć, przepraszam, bo to było moje pytanie, więc jeśli mogę to tak podzielić taką refleksją, że może właśnie w tych sprawach, bo przecież jest mnóstwo tych spraw przemocy w szkole wobec dzieci tak. LGBT, może właśnie jakąś drogą, to teraz mi przyszło do głowy, jakąś drogą by było właśnie instrumenty karne, czyli wszczynanie po prostu postępowania o demoralizację, bo tam sąd ma bardzo duże, ta demoralizacja w ustawie o nieletnich jest o tyle fajnie skonstruowana, że ona tam nie zawiera, że tak naprawdę to jest taki blankietowy przepis, tak? Można wszystko pod to podciągnąć i tak naprawdę sąd mógłby, nie wiem, no, się tym zająć jakoś, tak i policja. Oczywiście to byłoby jakoś tam traumatyczne pewnie dla uczniów, może dodatkowo. Najgorsze jest, to jest jakieś lawirowanie, no nie? I to jest jakieś szukanie przepisów, które są w kodeksie, tak samo jak przy pobiciu, nie? Osób nieheteronormatywnych, no to oczywiście, że są przepisy, które dotyczą tej stosowania przemocy, pobicia, naruszenia integralności cielesnej, tylko jednak to wszystko nie uwzględnia tej homofobicznej pobudki, a to ma znaczenie. Tak, ale też ja bym dodała, że zobaczcie, że w takim przypadku generalnie to postępowanie toczy się przeciwko bezpośrednio sprawcom, a moim zdaniem tak mi się wydaje jednak, że w tej sprawie to ma też kluczowe znaczenie, że jednak pretensje mieliśmy przede wszystkim do szkoły, tak? Czyli jakby nie chodziło tak bardzo o to, żeby ścigać te dzieciaki i wydaje mi się, że często właśnie nie o to chodzi, tak? Tylko bardziej o to, że szkoła jest odpowiedzialna za to, żeby coś z takim molestowaniem czy prześladowaniem zrobić i to szkoła nie reaguje, więc wydaje mi się, że naszym nadrzędnym celem nie jest to, żeby teraz, wiecie, stosować jakieś środki represji
wobec tam, nie wiem, 13, 15 czy nawet 17-latków, tylko jednak, żeby doprowadzić do tego, że to system jakoś piętnuje te zachowania i sobie z tym stara się poradzić. Także... No tak, z drugiej strony, jak dyrektor zostanie wezwany na przesłuchanie drugi czy trzeci raz, to może w końcu zacznie wdrażać jakieś procedury. No może, ale to wszystko tak, się... Tak, tylko że to nie, właśnie to nie tak powinno wyglądać. No. To znaczy, no tak czy inaczej na koniec dnia to nie on będzie ponosił te konsekwencje, no tak, postępowania, no nie? Więc ja bym akurat chyba raczej nie była skłonna uruchamiać tego rodzaju postępowania. Wydaje mi się, że jak już to rzeczywiście bym zasoby angażowała w... No po prostu w powództwo cywilne, bo co nam innego pozostaje. Natomiast ostatnio też z Pawłem Knutem trochę zaczęliśmy zastanawiać, bo wpłynęła do nas taka sprawa dotycząca dyskryminacji dwóch mam, które próbowały zapisać do przedszkola swoje dziecko i dostały taką informację, że nie ma takiej możliwości ze względu na no, wiarę, zasady, tak, tak. I teraz trochę się zaczęliśmy zastanawiać, czy nie spróbować wzorem amerykańskim rozciągać jednak tej ochrony z ustawy wdrożeniowej. To znaczy w Stanach w ten sposób litygowano ochronę przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, że wyciągano ją z ochrony ze względu na ochronę przed dyskryminacją ze względu na płeć. Raczej w tej kulturze europejskiej zwykle orientacja seksualna jest po prostu oddzielną przesłanką chronioną. Natomiast no, zastanawialiśmy się nad tym, czy nie spróbować w ogóle litygować w ten sposób, argumentując, że dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola ze względu na płeć partnerki, matki, która próbowała to dziecko do przedszkola zapisać i w ten sposób spróbować skorzystać z ustawy wdrożeniowej, no bo oczywiście po prostu korzystanie z tej konstrukcji ochrony dóbr osobistych jest no, olbrzymim kłopotem, powiedzmy sobie szczerze. I na pewno łatwiej byłoby nam oprzeć się na ustawie wdrożeniowej pod wieloma względami i skorzystać jednak z odwróconego ciężaru dowodu, więc trochę się zaczęliśmy zastanawiać, czy nie spróbować w ogóle w tę stronę. Co myślicie o tym? Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. No bo wiesz co, bo tak naprawdę jak myślę też o definicji dyskryminacji przez asocjację, no to jakby wtedy jest poprzez, że to dziecko zostało gorzej potraktowane, poprzez powiązanie z partnerką mamy, która jest z kobietą, nie? Więc ta płeć jest tutaj kluczowa. To jest w ogóle brylliant, naprawdę. Bardzo mi się podoba ten pomysł, Ania. Nie wiem, już co zobaczymy, no bo jakby pamiętam, że mnie to po prostu bardzo zdziwiło, kiedy się dowiedziałam właśnie, wiecie, jak to rozumowanie w Stanach wyglądało, no nie, że w jaki sposób oni rozciągnęli tą ochronę przed dyskryminacją, jak oni to litygowali, bo wydawało mi się to takie zupełnie no, nienaturalne, ale właśnie z drugiej strony... Nie wiem, no. Nie. No tak, ale to jest właśnie frustrujące, że my jednak musimy w tych sprawach LGBT-owskich, takie nazwijmy, bardzo po prostu szukać jakichś takich rozwiązań naokoło i nie ma po prostu przepisów, które można wprost powołać i to jest bardzo ciekawe, że na gruncie Unii tej ochrony unijnej, akurat w 2000 roku, jak te dyrektywy unijne, na podstawie których my wprowadzaliśmy te standardy antydyskryminacyjne do prawa krajowego, akurat było takie porozumienie, że najszersza ochrona została ustalona odnośnie przedstawicieli narodowości, pochodzenia etnicznego. No i Polska tutaj musiała, ale to jednak jest ciekawe, bo to jest taki brak konsekwencji, bo właśnie po macoszemu potraktowano tyle przesłanek na przykład w usługach, ale z kolei się pojawiła narodowość, której te dyrektywy unijne nie wskazują, a akurat tutaj ktoś chciał tą narodowość nasz ustawodawstwa dorzucił jednak, a jednocześnie tłumaczył, że ta ustawa to jest jedynie wdrożenie przepisów unijnych, dlaczego pominął mnóstwo innych aspektów ochronę. Więc nie wdając się już w jakieś detale, my też w PTPA pisaliśmy komentarz do tej ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej i chyba on jest ciągle jedyny, nie wiem tego, nie sprawdzałam, ale tak mi się wydaje, no to po prostu my się za głowę łapaliśmy, jak czytaliśmy ten dokument, bo on jest, ten akt prawny jest dużym wyzwaniem, myślę, dla profesjonalnych pełnomocniczek i pełnomocników, a już jak sobie myślę, że czyta to osoba nieprawnicza, no to po prostu ilość tych wyłączeń w tym obszarze jest te przesłanki, w tym tak, no w ogóle to jest naprawdę
trudny akt prawny, ale ja też mimo tych moich frustracji, naszych frustracji, ja zachęcam, żeby tą ustawę dobrze przeczytać, bo naprawdę mogą się nowe możliwości przed Państwem otworzyć i naprawdę bardzo myślę o osobach z Ukrainy, chociaż to nie jest tak, że to jest jedyna mniejszość narodowa w Polsce, ale wyobrażam sobie, że ta ilość tych osób, które teraz przybywają do Polski, to może mieć naprawdę bardzo rezonować, tak? I właśnie ta mniejszość konkretna może jednak być bardziej narażona w krótkim czasie na więcej przypadków dyskryminacji i wykluczenia. Oczywiście to jest wyzwanie, tak? No bo są osoby, które na przykład z perspektywy naszej organizacji, my rozmawiamy w języku angielskim, ale na przykład w naszym zespole prawnym nie ma osób mówiących po rosyjsku ani po ukraińsku. A też jest tak, bo to też jest swoją drogą wiedza, myślę, niekoniecznie wszyscy wiedzą, że w Ukrainie wiele osób mówi tylko po rosyjsku. Więc no teraz ja chcę pomagać z jednej strony osobom, mamy bezpłatne projekty, gdzie możemy bezpłatnie udzielać porad prawnych, wspierać osoby, ale ten bariera językowa może być wyzwaniem, więc też no więc też sobie zastanawiam się, jak będziemy sobie z tym radzić jako, nie wiem, czy komercyjni w ramach własnych kancelarii prawnicy, czy w organizacjach pozarządowych w tej nowej rzeczywistości, kiedy trafi do nas sprawa, która na przykład dotyczy dyskryminacji. Jeszcze wrzucę tylko a propos tego, co mówiłaś o tym kombinowaniu w sprawach LGBT-owych, że trochę chyba nam się taki wniosek na koniec naszego cyklu w ogóle wydaje mi się kształtuje, że właściwie we wszystkich sprawach, które w ogóle na tych webinarach omawiałyśmy, to no, nie ma przepisów prawnych, które byłyby stworzone do tego, żeby zapewnić ochronę prawną osobom LGBTI. To znaczy w każdym obszarze, dosłownie w każdym, które omawialiśmy, hate crime, hate speech, ochronę przed dyskryminacją, za każdym razem musimy... No zatrudnienie jest najlepsze. Wyjątkiem tego jednego zatrudnienia, no nie? Ale też właśnie z pełną taką świadomością, że to też nie jest jakaś tam refleksja naszego ustawodawcy, tylko właśnie kopia tych przepisów unijnych i na tyle niedoskonała, że właśnie inne obszary, w których ustawodawstwo unijne ten zakres dyskryminacji uregulowało, no to już zostały zupełnie przez naszego ustawodawcę zaniedbane. No w przepisach krajowych orientacja seksualna pojawia się tylko w kodeksie pracy. Wiem jeszcze gdzie, wiem co powiesz. I w ustawie wdrożeniowej odnośnie zatrudnienia niepracowniczego i w ustawie o radiofonii telewizyjnej. To Filip Rak się może podzielić ciekawostką, bo to chyba nawet od niego się dowiedziałam, w sensie z wpisu twojego, Filip, na Facebooku, tak mi się wydaje. Możesz się podzielić ciekawostką, bo to jest bardzo ważne. Ważne odkrycie. Chodzi o wprowadzenie tej ochrony antydyskryminacyjnej do ustawy o radiofonii i telewizji, tak? Tak. Tak, to akurat się zajmowała tym koleżanka z biura rzecznika. No to w ogóle była interwencja w sprawie osób z niepełnosprawnościami przede wszystkim, ale bo to chodziło o wdrożenie, teraz już nie pamiętam, której z dyrektyw, także za dużo o tym nie wiem, więc chodziło o wdrożenie której z dyrektyw unijnych. Czyli nie była inicjatywa naszego ustawodawcy, tylko wynikało to po prostu z przepisów prawa unijnego, tak? Tak, ale tam był po prostu katalog taki otwarty przesłanek i biuro rzecznika, właśnie koleżanka tam pisała wystąpienie, żeby uwzględnić też te przesłanki wynikające z tej ustawy, no i rzeczywiście tak na fali tych wszystkich wdrażania tych innych przepisów gdzieś tam ktoś zrobił copy-paste i to wkleił do tej ustawy. Jak my to zobaczyłyśmy, to o nie miałyśmy, dlatego że to jest wydarzenie, jak gdzieś w prawie krajowym naszym się orientacja seksualna pojawia po prostu. Tak. To było duże wydarzenie, no dlatego, że... To w zeszłym roku było. Tak, i wydaje mi się, że to jest trzeci akt prawny w ogóle, no nie, w którym się te słowa pojawiają, także mimo wszystko, to znaczy wiecie, wydaje mi się, że skoro już się to pojawiło w tych przepisach, to pewnie też jest dla nas istotne, żebyśmy zaczęli z tych przepisów korzystać, no i kto wie, może zaczęli kierować skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na ten homopubliczny przekaz w telewizji publicznej. Jeszcze warto podkreślić, to być może jest oczywistość dla Państwa, ale odnośnie usług, w związku z tym, że tam przysługuje ochrona przed dyskryminacją ze względu na kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowe i płeć, to ta płeć odnosić się będzie również do dyskryminacji osób transpłciowych.
Bo tutaj to wywodzimy z orzecznictwa dotyczącego pracy, samo orzeczenie ja omawiałam na poprzednim webinarze, który ja prowadziłam dotyczącym zatrudnienia. Omawiałam orzeczenie, gdzie wprost sąd powiedział o tym, że no właśnie dyskryminacja osoby transpłciowej, można ją traktować jako motywowaną płcią po prostu. Więc w tym sensie tutaj ta literka T w skrócie LGBT będzie zabezpieczona w obszarze usług na podstawie ustawy wdrożeniowej. Tak, ale zobaczcie, jeszcze sobie myślę o tej Krajowej Radzie, że to też jest w ogóle ciekawa litygacja, którą można by zrobić, dlatego że no szczerze mówiąc nie spodziewam się, żeby Krajowa Rada w obecnym kształcie uwzględniła tego rodzaju skargę. Tam jest potem, z tego co pamiętam, jest decyzja przewodniczącego Rady i odwołanie przysługuje do Sądu Powszechnego i wydaje mi się, że są wtedy dwie instancje, sąd okręgowy i apelacyjny, ale w ogóle jaka to by była ciekawa sprawa na Strasburg, bo zobaczcie, że jeżeli nawet prawo krajowe zakazuje już tej homofobii w mediach, i taka nasza skarga nie byłaby uwzględniona, to wydaje mi się, że bardzo mamy mocną sprawę strasburską wtedy, nie? Panie, że my, a ciekawe jest to, że my mamy taką sprawę, tylko że ona jest sprzed wejścia w życie tych przepisów, którą jesteśmy zaangażowani jako PTPA, jako strona, która tam się włączyła do postępowania, prawda? Tam nas zresztą... Tak, ale gdyby ten program, o którym mówimy, był wyemitowany po wejściu w życie tych przepisów, to w ogóle... To by była inna sprawa, masz rację. No i to trochę też taką prostszą dla nas, no nie przynajmniej procesowo i tańszą i krótszą niż poza ochronę dóbr osobistych. Jednym słowem, słuchajcie, trzeba oglądać telewizję. Jakby ktoś teraz oglądał telewizję i widział coś wyjątkowo homofobicznego, no ja nie oglądam za bardzo, więc właśnie. Ale może zacznę. Może słuchajcie, zacznę, tak. Trzeba po prostu znaleźć jakiś dobry homofobiczny przekaz w telewizji, najlepiej publicznej i po prostu ruszyć z taką sprawę. A ja tutaj pokazuję, coś chciałeś Filip powiedzieć jeszcze? Nie. Znaczy może tylko, bo nie wiem, czy chyba Karolina mówiłaś o sprawie osoby transpłciowej dyskryminowanej w zatrudnieniu, tak? O tym wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. Tak. To tutaj, no, kurczę, musimy poczekać na ten wyrok Sądu Najwyższego w sprawie skargi nadzwyczajnej prokuratora, bo... No tak. To jest niestety taki cień, który się kładzie, nie? No ale nam teraz skargi nadzwyczajne w wszystkie sprawy, które dotyczą w jakiś sposób religii, bądź wyznaniowości, bądź orientacji seksualnej, no to one po prostu, skargi nadzwyczajne są jakimś takim po prostu zasadą. Zauważy. Tak, to jest straszne. To jest jakby z pominięciem w ogóle skargi kasacyjnej idzie od razu z automatu, no. No, masakra. A tutaj na koniec to, co pokazuję Państwu, to Inspirator Równościowy. To jest taka publikacja z 2012 roku, ale ona jest bardzo, nie dość, że jest ładna, to uważam, że tam jest takie najważniejsze informacje dotyczące usług i zakazu dyskryminacji w tym obszarze. To jedno, a druga informacja jest taka, że my teraz pracujemy, konkretnie nasza koleżanka, mecenas Katarzyna Bogatko, przygotowuje nową taką zaupdate'owaną, trochę w innej formule publikację, która dotyczy również zakazu dyskryminacji w usługach, więc zachęcamy do tego, żeby śledzić naszą stronę i nasze media społecznościowe i będziemy na pewno o tym informować. Nie wiem, kiedy do końca to się wydarzy. Wiemy, że prace dotyczące pracy merytorycznej nad tą publikacją już dobiegają końca, a nie wiem, ile czasu minie, dopóki się to pojawi. No krótko mówiąc, to jest temat i też naprawdę, ja o tym wspominałam, my byliśmy zaangażowani w projekt Równe Miejsce i tutaj mogliśmy sobie sprawdzić, co z tymi usługami, dlatego że tych spraw nie ma wiele, a okazuje się, że właśnie jak spotykamy tego usługodawcę, bo to przychodziły i osoby zarządzające, i menadżerowie, i pracownicy randomowi tych miejsc usługowych. Naprawdę nie pamiętam, ile setek osób przeszkoliłyśmy, bo to Katarzyna Bogatko wie najlepiej, bo ona jest koordynatorką tego projektu, ale naprawdę przez 3 lata szkoliłyśmy głównie te osoby tutaj w mieście Warszawa i ilość przykładów nie tylko naruszeń, ale też takich dylematów po stronie usługodawców w tym obszarze równości, tego jak uwrażliwiać zespoły, tego jak
uczyć pracowników też w sytuacji, kiedy często się nam kadra zmienia, kiedy ci pracownicy do nas często nowi przychodzą, co robić, jak dawać sygnały klientom, żeby mogli czuć się bezpiecznie w naszym miejscu usługowym. Tutaj sięgaliśmy po takie na przykład dobre praktyki ze Stanów Zjednoczonych, które podpowiadaliśmy usługodawcom, którzy potem widzieliśmy, że to stosują, czyli na przykład kartka przy barze w klubie z informacją, że jeśli czujesz się niekomfortowo, czujesz, że ktoś ci zagraża i masz trudność, żeby powiedzieć wprost, co się dzieje, to podejdź do baru i powiedz, tam jest konkretne hasło na przykład, albo jakieś imię, które podaje taka osoba. No i wtedy oczywiście musi być przygotowany na taką sytuację personel, musi wiedzieć, co zrobić w takiej sytuacji, no bo z kolei to, z czym się zmagają bardzo takie miejsca, szczególnie gdzie się spożywa alkohol, gdzie no właśnie ma miejsce zabawa w porze nocnej, to tam są to miejsca, gdzie myślę, że często dochodzi do molestowania seksualnego i różnego rodzaju właśnie tego typu naruszeń. I po prostu usługodawcy chętnie korzystali z tych naszych rad. Ale też opowiadali na przykład bardzo często o tym, jakie mają dylematy w związku z osobami w kryzysie bezdomności, jak mają na to reagować, co mogą, a co nie, na co się narażają, gdzie są te granice, kiedy mogą kogoś wyprosić z lokalu, chcąc być podmiotem, który jest równościowy. Proszę, zapraszam do głosu, widzę rękę, Monika Domańska, zapraszam. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo jakoś mam. Dobrze. Ja właśnie, przepraszam, tak się trochę wcięłam, ale właśnie interesuje mnie pewien taki dylemat. Właśnie tutaj super pani mecenas ujęła, że to jest, są takie różne dylematy. Tak się zastanawiałam od jakiegoś momentu, że właśnie wracając jak gdyby tak do tego kazusu pana, tego właściciela restauracji, który odmawiał obsługi Rosjan. I zaciekawiło mnie, ponieważ ja nie prowadzę takich spraw, ale zaciekawiło mnie, jakby pani mecenas podeszła do takiego dylematu. Bo w obecnej sytuacji, oczywiście wszyscy dokładnie wiemy, w jakiej się znajdujemy, na Rosję są nakładane różnego rodzaju sankcje, prawda, polityczne, gospodarcze, unijne, czy też indywidualne różnych krajów. I one są de facto dyskryminacją rosyjskich usług i rosyjskich towarów. I one są właściwie dyskryminacją taką systemową danych państw skierowaną wobec Rosji. Mhm. I teraz mnie zastanawia właśnie kazus tego pana. To czy ustawa wdrożeniowa w tej naszej sytuacji wciąż pełni tak samą skuteczną ochronę indywidualnych Rosjan, tak jak u tego pana, który nie chciał ich obsługiwać. A więc czy taka osobista sankcja tego właściciela dzisiaj w obecnej sytuacji, czy ona mogłaby być inaczej oceniona na przykład przez sąd? Bo wychodzi na to, że państwo może dyskryminować Rosjan, prawda? Nawet odbiera się im własność, no jeszcze nie u nas, ale dyskutuje się już o tym. No ja wiem, że to daleko idzie, bo przy takim rozumowaniu można by powiedzieć, że skoro państwo zabiera własność oligarchom, to każdy z nas może zabrać samochód konkretnemu Rosjaninowi, prawda? Ale ja rozumiem, że to się taka spirala się nakręca, ale zaczynam się zastanawiać właśnie, czy taki obywatel po prostu sam nakłada we własnym zakresie taką sankcję na swoim polu na Rosjan. Czy ten element tutaj ochrony ustawy wdrożeniowej, on wciąż byłby tak skuteczny dzisiaj? Trudno mi powiedzieć, co by powiedział sąd, ale no tak. Jest tak, że rozumiem, że na przykład ta specustawa, która już weszła w życie i obowiązuje, no to jest właśnie przepisem szczególnym, wyłączamy, czy jakby wprowadzamy pewne zasady, które mają wspierać akurat w tym przypadku osoby uciekające przed wojną, ale też nie przyjęto żadnego prawa, które by uzasadniało ograniczanie praw osób narodowości rosyjskiej w Polsce. I z tym odbieraniem majątków też tutaj
tutaj, ja słyszę tą debatę i te rozmowy na tego, na ile to jest możliwe, no ale to są też rozmowy o tym, jakie prawo musiałoby być wprowadzone w Polsce, żeby taka możliwość istniała. Czyli krótko mówiąc, to co robi taki właściciel, no to tutaj nie ma żadnej podstawy prawnej do tego, co on robi. Jest tylko ustawa wdrożeniowa i w tym sensie, ja bym się obawiała poważnie, gdyby się okazało, że sąd orzekający w sprawie o dyskryminację ze względu na narodowość rosyjską bierze pod uwagę to, że ktoś może swój osobisty odwet w emocjach wojennych, na przykład goszcząc osoby z Ukrainy i empatyzując z nimi, stosuje. No tak, ja tutaj przy rozważaniach sądu też byłabym bardzo ostrożna, że to pójdzie w tą stronę, ale na przykład dokładnie potrafię sobie wyobrazić argumenty takiego pana właściciela tej restauracji, że to jest jego osobista, prawda, postawa, taka sankcja. No. Ja też chcę, ale bo ja jeszcze, wiecie co, głośno myślę, bo od razu mi się to otworzyła w sumie taka klapka a propos nawoływania do bojkotu produktów z Rosji, to jeszcze mi się takie orzeczenie, może pamiętacie tą sprawę, bo ona już ładnych parę lat temu była, kiedy właściciel browaru Ciechan miał takie homofobiczne wypowiedzi i była taka duża akcja nawoływania do bojkotu tej marki, no nie, i jakby między innymi Wrzenie Świata wylewało piwo tej marki i zostało pozwane przez ten browar. I może kojarzycie, że tam w ogóle ten pozew to było 100 tysięcy złotych i przeproszenie. I nawet nie tyle o ochronę dóbr osobistych, co został zakwalifikowany ten czyn jako czyn, takie nawoływanie do bojkotu tego produktu było zakwalifikowane przez sąd jako czyny nieuczciwej konkurencji. I ostatecznie ta sprawa w drugiej instancji zakończyła się tym, że ten browar no w sumie częściowo wygrał, dlatego że uznał sąd, że tak, po pierwsze rzeczywiście właściciel tego browaru, on stosował mowę nienawiści, więc to było usprawiedliwione w tym sensie jakoś tam nawoływanie do bojkotu tej marki, natomiast sama w sobie ten bojkot był rzeczywiście czynem nieuczciwej konkurencji, oddalił pozew co do tego żądania 100 tysięcy złotych, ale nakazał przeproszenie tego browaru Ciechan. Więc sobie jeszcze teraz o tym myślę w kontekście, wiecie, tych wszystkich dyskusji dotyczących bojkotu produktów, które się rosyjskich, tak. Albo bojkotu produktów tych firm, które się nie wycofały z Rosji. Nie wycofały z Rosji, dokładnie. No właśnie. Także sobie przypominam tą sprawę, że to nie byłoby takie proste, żeby się w sądzie z tego wybrać. I wyobrażam sobie, że firmy nawołujemy jako osoby fizyczne, że tak powiem, ale co innego, jeżeli do tego bojkotu, wiecie, jeżeli już na przykład kawiarnia informuje, że no my już więcej nie będziemy zamawiali tam, nie wiem, gdzieś tam jakichś produktów, dlatego że ta marka się z tej Rosji nie wycofała, no to już tak, wiecie, mogłoby być ryzykowne, biorąc pod uwagę tamten wyrok. Tak, wyobrażam sobie taki pozew firmy przeciwko jakiemuś podmiotowi prawnemu, któremu zarzuca takie działania. No. Filip jeszcze pisze, że takie indywidualne sankcje byłyby bezprawne. Sankcje gospodarcze są ustanowione w specjalnej procedurze przeciwko określonym podmiotom. Nie mogą być dowolnie rozszerzone przez zwykłych obywateli. No tak. Myślę, że powołanie się w przypadku dyskryminacji w usługach ze względu na narodowość na indywidualne sankcje zostałoby uznane i słusznie za bezskuteczne. No ciekawe. Ale natomiast myślę, że akurat te sprawy to w ogóle jestem pewna, że się znajdą w sądach. W sensie tak samo jak ostatecznie trochę chyba dużo było też zamieszania wokół tych wszystkich covidowych obostrzeń i tego, na ile właśnie usługodawca może odmówić wstępu osobie bez maseczki, czy odmówić w ogóle świadczenia usługi osobom nieszczepionym i tak dalej, to jakoś ostatecznie mam wrażenie, że ci usługodawcy nie byli tak bardzo ścigani, to znaczy, że jednak to się działo za jakimś tam przyzwoleniem władzy publicznej, ale jestem ciekawa. Ale jednak usługodawcy zostali zostawieni sami sobie. Sami sobie, tak. Oczywiście nie mieli wcale wyraźnej podstawy. To nie jest okej. Oczywiście, że tak, oczywiście. Natomiast na razie wydaje mi się, że tych spraw w sądach za bardzo ostatecznie nie ma. Zobaczymy, jak będzie dalej. No dobra, no to jeszcze jak nie ma już pytań, to mam nadzieję, że to jest jakaś wiedza, po prostu, że ta wiedza się po prostu przyda Państwu zawodowo. Tak jest. Liczę na pozwy bo dostępu do dóbr i usług. Myślę sobie o tych sygnałach, które do nas docierają, o na przykład niewynajmowaniu mieszkań osób, które przyjechały z Ukrainy, ale też
homofobia, która naprawdę jest obecna i jak sobie myślę o tym, że mieszkam w bańce w dużym mieście i po prostu słyszę o przypadkach homofobii również w usługach, to dla mnie jest oczywiste, że takie rzeczy dzieją się w całej Polsce. Jest też taki teraz moment, że te sprawy, gdzie dochodzi też do jakichś ataków agresji o podłożu homofobicznym, one są wygrywane. Jakoś tak ostatnio słyszę coraz więcej takich pozytywnych sygnałów z kraju, ale tych postępowań jednak jest bardzo mało. I wyobrażam sobie, że wiele osób, które chcą się bronić przed homofobią, też może się tak zdarzyć i teraz jestem przekonana, że takich tutaj osób nie ma, ale wyobrażam sobie, że taką pierwszą barierę, którą napotykają, to jest pełnomocnik procesowy, który nie rozumie tego tła społecznego, który sprzyja homofobii i sytuacji osoby z grupy mniejszościowej. I o tym też słyszymy, że właśnie spotykając się z taką osobą, no po prostu osoby dyskryminowane rezygnują z korzystania z tej prawnej ochrony. Więc myślę sobie, że zapraszamy do tego, żeby jak nasze wszystkie webinary, których było w sumie 5, tak, dobrze mówię, 5, będą już dostępne nagrania na naszej stronie internetowej, na stronie PTPA, my to wrzucimy do YouTube'a i będziemy też to wrzucać na naszą stronę i też przypominać o tym w mediach społecznościowych, to po prostu zachęcamy do tego, żebyście się Państwo dzielili tymi nagraniami, żebyście po prostu udostępniali kolegom, koleżankom z branży prawniczej, ale nie tylko. Zapraszam, widzę podniesioną rękę. Ale o tak. Marek. Są podniosły i Monika Dumańska, i Marek Urban. Tak, tylko nie wiem, czy Monika po prostu nie opuściła. Tak, przepraszam, ja już opuściłam no, moje zaniechanie, tak. Przepraszam. Dobry wieczór. Jeszcze takie krótkie pytanie, bo już robi się późno. W świetle dzisiejszego wykładu to byłoby dopuszczalne wykorzystanie ustawy wdrożeniowej do dochodzenia swoich praw przeciwko bankowi, który odmawia obsługiwania transpłciowych klientów bez uzgodnionej płci drogą telefoniczną? Powiem tak, ja miałam okazję dużo szkolić konkretnie odnośnie usług w banku, dużym banku, jednym z większych banków w Polsce i właściwie się całe większa część tego jednodniowego szkolenia była poświęcona osobom transpłciowym, bo to jest duże wyzwanie i banki nie są na to przygotowane, ale też było bardzo ciekawe dla mnie słuchanie argumentów drugiej strony odnośnie tego, jakie są procedury weryfikacji i jak to się ma do praw osób, do osób transpłciowych, które albo na przykład, które przychodzą i inaczej wyglądają niż na zdjęciu w dokumencie, bo są to osoby przed prawną korektą płci. To są takie wyzwania dość poważne, ale też oczywiście na to wszystko się nakłada brak przygotowania, przeszkolenia, wrażliwości osób, które po prostu zachowują się w sposób szykanujący osoby transpłciowe. To jest jeszcze inna sprawa. Ja słyszałam co najmniej o kilku przypadkach, kiedy no właśnie zniecierpliwiona pracownica czy pracownik banku po prostu likwiduje konto w końcu tym osobom w banku i tylko dlatego, że coś tam się nie zgadza i jest jakaś trudność. I nie ma tej otwartości na to, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie. I ja myślę, że tak, że takie sprawy, i to też jest aż się dziwię, bo ja słyszałam już o tylu sytuacjach, ale takiej sprawy, ja jeszcze nie znam takiej sprawy. Do nas nie trafiła osoba, która miałaby decyzję, że chce pójść z taką sprawą do sądu. Myślę też, że mogą nie wiedzieć o tym, że jest taka możliwość, bo liczba banków w Polsce, które nie mają z tym problemu, chyba ogranicza się do 3. No. Tak, wiem. Ale no właśnie, bo wiecie, mi się wydaje, że rozumiem, że ty pytasz trochę o taką sytuację, kiedy te banki w ogóle wykluczają właściwie możliwość obsługi telefonicznej takiego klienta. Tak, tak. I potem nie stwarzają żadnej procedury, dla której ta osoba mogłaby zweryfikować, że... Bo likwidują ja konto. Nie, no może nie likwidują konto, tylko mówią, że absolutnie nie ma możliwości obsługi telefonicznej. Proszę przyjść do placówki, bo jest jakaś lista spraw, których nie da się załatwić przez aplikację lub portal. Mhm. Przypadki, że zlikwidowano po prostu... Tak, tak. I dosyć często zdarzają się sytuacje, że ktoś na przykład, żeby odblokować dostęp przez aplikację, to dzwoni i daje telefon do w celu porozmawiania z konsultantem banku osobie
która jest tej samej płci, co płeć metrykalna tej osoby transpłciowej. Jest tam cicho z boku i podpowiada, jak odpowiadać na pytania weryfikujące. Straszne. Upokarzające. No tak, tak, to jest duży problem. To jest w ogóle duży problem. Więc gdybyście Państwo słyszeli o takich przypadkach, to zachęcamy. Chętnie podejmiemy się tej sprawy. Dziękuję. Bo to właśnie to jest kolejny przykład sytuacji, kiedy dużo słyszymy o takich sytuacjach, ale nie ma ciągle sprawy sądowej. Ale jestem pewna, że dla nas to by była ciekawa litygacja. No nie, że rzeczywiście jeśli chodzi o tę dyskryminację w usługach, to po prostu tych spraw jest bardzo, bardzo mało i nadal jakby się opieramy na tych dosłownie kilku przykładach, które przez ostatnich 10 lat udało nam się zgromadzić. Także tak, tak, zdecydowanie. Myślę, że to byśmy z chęcią poprowadziły taką sprawę. No dobra, to co, słuchajcie, bardzo, bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Ja wyłączam nagrywanie.